Szanowni Państwo, witam w Muzeum Historii Katowic na tym dzisiejszym naszym wyjątkowym spotkaniu. Trochę pogoda, przypominam pogodę wczorajszą. Wczoraj było bardzo wiele ważnych wydarzeń, bardzo wiele ciekawych wydarzeń na terenie miasta i meteorolodzy zapowiadali, że dzisiaj będzie już tylko 21 stopni, ale pogoda odkłada nam figle i znów upalny zapowiada się dzień. Tym bardziej się cieszę, że tak wielu przyjęło nasze zaproszenie, że możemy się spotkać przy pełnej sali, właściwie w sali, w której zabrakło już miejsc. Ale to dla nas wielka radość, może dla młodzieży trochę niewygody, ale my się z tego bardzo cieszymy. Państwo, to dla mnie wyjątkowa chwila, wyjątkowa przyjemność i zaszczyt. Szczególnie cieszy mnie ta ilość młodych ludzi. Do Was się zwraca, moi mili uczniowie drugiego liceum ogólnokształcącego, trzeciego liceum ogólnokształcącego, dziesiątego liceum ogólnokształcącego i zespołu szkół katolickich imienia księdza Szlamka. Bardzo się cieszę, że tak licznie wzięliście udział w tej konferencji. To jakby zwieńczenie naszych uroczystych obchodów. Ja nie ukrywam swojego wzruszenia i o nim jeszcze opowiem, ale w tej chwili chciałbym podkreślić, że kiedy planowaliśmy z panem dyrektorem datę dzisiejszego sympozjum, zakładaliśmy, że to będzie zwieńczenie tych uroczystości przypadające właśnie dzisiejszą datę, 20 czerwca. To wyjątkowa data w historii naszego miasta. Wtedy zakładaliśmy, że będzie to jedyne wydarzenie skierowane do młodych ludzi po to, żeby nasi prelegenci mogli się podzielić z Wami wiedzą i odkryciami, które towarzyszyły naszym przodkom 100 lat temu i dzisiejszym spojrzeniem na te wydarzenia sprzed 100 lat. Ale w międzyczasie z inicjatywy prezydenta Andrzeja Dudy ustanowiono ustawą stosowną dzisiejszy dzień jako święto narodowe, święto powstań śląskich. Stąd też w dniu dzisiejszym tych uroczystości nagle pojawiło się znacznie więcej i z ubolewaniem powiem, że nie będę mógł z Wami być do końca, ale mam nadzieję, że wytrwacie do końca dzisiejszego sympozjum, bo naprawdę warto. Te tematy, które będą dzisiaj poruszane, wrócą Was do historii sprzed 100 lat. Moi mili, kiedy w 1918 roku Polska odzyskiwała swoją niepodległość, na Śląsku lud musiał jeszcze 3 razy chwycić za broń, by ją wywalczyć. I chociaż część Górnego Śląska mogła być przyłączona do Polski, jak ważne to było wydarzenie, mogliśmy się przekonać wczoraj, oglądając inscenizację na katowickim rynku, kiedy generał Szeptycki na czele oddziału Wojska Polskiego wjechał na katowicki rynek. Dokładnie 100 lat temu tak to wyglądało. Witany przez tłumy katowiczan i mieszkańców powiatu katowickiego i nie tylko, rozpoczął w ten sposób serię takich spotkań, które wyglądały bardzo podobnie w różnych częściach Śląska, który został przyłączony do Polski. Ale to wydarzenie, moi mili, to nie tylko karty historii, to nie tylko wspomnienie tego, co było przed 100 laty, to wręcz data, w której powinniśmy podkreślać jedną rzecz. I w swoim wczorajszym wystąpieniu dr Marcin Krupa, prezydent miasta Katowice, nawiązał do tego bardzo istotnego elementu, że z jednej strony wielki szacunek i honor dla tych, którzy przelewali krew i walczyli o polskość tej ziemi, ale z drugiej strony olbrzymia wartość, jaką Śląsk i praca grupy Ślązaków wniosła w odbudowę Rzeczpospolitej, w tworzenie II Rzeczpospolitej. Nie byłoby Rzeczpospolitej dwudziestolecia międzywojennego tak szybko rozkwitającej bez zaangażowania grupy Ślązaków. Bez, powiedzmy wprost, bez tych surowców, bez tych pieniędzy, bez tej pracy, ogromu pracy ludzi Śląska, którzy wnieśli to wtedy w budowę. To się nam przynależy i w pomrokach dziejów zanikają niestety te bardzo istotne fakty. I dlatego tak nam zależy, żeby to przypominać. Nie tylko, podkreślę raz jeszcze, ze względu na chwałę tym, którzy przed 100 laty walczyli o polskość, ale też wkład ludu górnośląskiego w odbudowę II Rzeczypospolitej. I moi mili, jeszcze jeden aspekt, niezwykle istotny, bo zwracając się tutaj do Was, moi mili młodzi przyjaciele, chciałbym, żebyście zapamiętali dzisiejszą datę nie tylko jako sympatyczne sympozjum w przepięknych
wnętrzach Muzeum Historii Katowic, ale jako datę, do której będziecie wracać pamięcią po to, żeby waszym młodszym kolegom, może kiedyś waszym dzieciom przekazywać to, co dzisiaj drzemie w moim sercu, a mam nadzieję, że po tym sympozjum zagłości w waszych sercach. I mówię tu nie tylko o głębokim przekonaniu, że to właściwe rozstrzygnięcia spowodowały, że Katowice stały się polskie, po co też trzeba podkreślić, nie 123 latach niewoli, tylko po prawie 600 latach oderwania od Rzeczypospolitej. Historia Polski jest burzliwa i wiele dat historycznych budzi nasz podziw, inne trochę mniejszy. Trzeba umieć spojrzeć z właściwym dystansem na naszą historię. Ale dzisiaj boli mnie jedna rzecz, że kiedy pojawiają się informacje o tym, jak obchodzimy to stulecie, o tym, jak polscy żołnierze pod wodzą generała Szepickiego wkraczali na Górę Śląsk, witani kwiatami przez lud górnośląski, pojawiają się też w kontrze sygnały, że nie wszyscy chcieli tutaj Polski, że zdania były podzielone, że źle, że tak się stało. I oczywiście nikt nie kwestionuje wyników plebiscytu, bo on wskazywał rzeczywiście sympatię. Bardziej lub mniej rzeczywiście, ale odnosił się od tego i to prawda. Ale nie byłoby nas tutaj, nie cieszylibyśmy się z polskości tych ziem, gdyby nie zryw naszych przodków. I to jest odpowiedź na to pytanie. I to powinno wybrzmieć. To naprawdę często bardzo młodzi ludzie chwytali za broń i walczyli w powstaniach. To była odpowiedź na plebiscyt. To była autentyczna odpowiedź. Nikt nie jest w stanie tego podważyć. Nie była to wojna polsko-niemiecka. Rzeczpospolita toczyła swój bój na innej stronie kraju, przy innej granicy. Równie bolesny i niebezpieczny dla ledwo odrodzonej Rzeczpospolitej. Ale tutaj to lud górnośląski rzucił to wyzwanie. Drodzy Państwo, znamienite są słowa generała Szeptyckiego, który witany tutaj na katowickim rynku powiedział, że kto chciałby oddać honor Wojsku Polskiemu za to, że pojawiło się tutaj na Śląsku, powinien ten honor oddać powstańcom śląskim, którzy walczyli i oddawali swoje życie za polskość tej ziemi. To znamienite, że tak doskonały dowódca, wspaniały strateg i bardzo dobry żołnierz Rzeczpospolitej podkreśla zaangażowanie tych ludzi, którzy chwycili za broń, by walczyć o polskość tej ziemi. Te fakty, moi mili, dzisiaj pozostają w naszej pamięci jako wyjątkowe złote karty historii Katowic i Górnego Śląska. A my jesteśmy zobowiązani, by nieść tego ducha dalej. I wczoraj, kiedy miałem okazję z taką nostalgią spojrzeć rzeczywiście na tych konnych żołnierzy wjeżdżających przez bramę powitalną na katowicki rynek, wracałem pamięcią do przepięknych zdjęć sprzed 100 lat. Te zdjęcia są w dyspozycji w dużej części Muzeum Historii Katowic. Pewnie w krótkim filmie niektóre z nich zobaczycie, jak rzeczywiście to wyglądało. Tych bram powitalnych było mnóstwo w różnych częściach, nie tylko Katowic, ale w zasadzie już od samej Brynicy, gdzie generał Szeptycki ze swoim wojskiem przekroczył tą granicę wówczas pokazującą podział na mapie, który od tego czasu powinien zostać zatarty. Wczoraj w porannych godzinach miałem możliwość też uczestniczenia w takim drobnym wydarzeniu, ale też towarzyszącym stuleciu, właśnie bezpośrednio na tym moście na Brynicy, gdzie z miasta Sosnowiec żołnierze przyjeżdżali do Katowic. Jakże symboliczne to miało znaczenie i jak unosiło mojego ducha, mogę dzisiaj wam tylko o tym opowiadać. Ale chciałbym na zakończenie podkreślić raz jeszcze, moi mili, że dzisiejszy dzień, 20 czerwca 2022 roku, równo 100 lat po wejściu żołnierzy polskich do Katowic, jest dla mnie i mam nadzieję będzie dla was datą szczególną. Bardzo serdecznie dziękuję za możliwość skierowania do was tych kilku słów, przepełnionych emocją, jak widzicie, ale nie może być inaczej, bo to naprawdę jest data, która powinna pozostać w waszej pamięci. O to was bardzo serdecznie proszę. Dziękuję serdecznie. Dziękuję, panie prezydencie. Rzeczywiście, gdyby cofnąć się dokładnie 100 lat, to właśnie kończyłyby się uroczystości na rynku katowickim, gdzie generał Szeptycki rozmawiał z Korfantem, gdzie generał Szeptycki
moim zdaniem dokonał triumfu. On miał prawo triumfu wkroczenia na zachód. Polska często patrzyła na granice wschodnie, a tutaj wkraczała na zachód. Także było to też pod tym względem symboliczne. Ale ja chciałem zaprosić jeszcze Państwa już teraz na godzinę 13. O godzinie 13 na naszej wystawie stałej Wnętrz Mieszczańskich odbędzie się inscenizacja historyczna wykonana przez aktorów Teatru Gry i Ludzie z Katowic według tekstu napisanego, to już czwarta część, przez naszą koleżankę z pracy, muzealniczkę, panią Bożenę Donestak. Pani Bożena jest z nami. Pokaż się, Bożena. Pani Bożena jest laureatem wielu nagród. To jest taki siwy talent objawiony wśród muzealników. Muzealnicy są grupą zawodową bardzo utalentowaną i właśnie pani Bożena otrzymała wiele nagród, ale postanowiła też za namową mówiącego te słowa napisać cztery jednoaktówki, które tworzą logiczny ciąg. O pierwszym powstaniu, o drugim powstaniu, o trzecim i teraz epilog. Właśnie to, co wydarzyło się mniej więcej 100 lat temu. Także na tę inscenizację również zapraszam o godzinie 13. Mamy nadzieję, że w przyszłości uda się nam z tego zrobić czteroodcinkowy spektakl teatralny, który będzie dostępny na naszym kanale YouTube i będzie pomagał w edukacji szkolnej, ponieważ jest to rzecz dokładna historycznie, ale lekka z myślą właśnie o młodym widzu. Ja już dziękuję i oddaję głos pierwszemu prelegentowi. Pan Stanowski jest pracownikiem działu historii. Został oddelegowany do wszelkich zadań związanych z rokiem 22 i z obchodami jubileuszu, stąd też przypadło mu tę konferencję, tę sympozjum otworzyć. Proszę bardzo. Bardzo serdecznie dziękuję panie dyrektorze za oddanie mi głosu. Witam państwa bardzo serdecznie na samym początku pana prezydenta, czcigodnych zaproszonych gości, prelegentów, którzy też mają arcyciekawe tematy do rozważania tutaj na naszym sympozjum popularno-naukowym. Chciałbym to przede wszystkim zaznaczyć, że dzisiaj spotykamy się o tym, aby można powiedzieć w ten ciepły dzień porozmawiać trochę bardziej na luzie o historii, o tym jak ta historia wyglądała i skupić się na tych wydarzeniach, które miały miejsce w roku 1922. Powiem teraz coś specjalnie, ale ważne jest to z mojej perspektywy pracy historyka. 100 lat temu był tak ciepły dzień jak dzisiaj i mówię to nie bez przyczyny, z tego powodu, że właśnie takie niuanse, jaki powiedziałem teraz, czyli to jaki był dzień, czyli że był ciepły i że spotykamy się tutaj i mamy godzinę 9:15 z perspektywy historyka były bardzo, bardzo ważne i dlatego też o tym mówię, z tego powodu, że przy rozpoznawaniu niektórych zdjęć podczas pracy nad ikonografią, bo praca historyka w tym aspekcie, praca historyka zajmującego się XX wiekiem właśnie polegała na oglądaniu setek zdjęć, przeglądaniu setek artykułów prasowych, które w tamtym czasie wychodziły i weryfikowaniu, które informacje są takie same, czyli zbieżne i żebyśmy je w końcu mogli potem tutaj przedstawić. I czasem taka informacja jak ta, że było ciepło, była dla nas bardzo ważna z tego powodu, że na przykład 19 czerwca, kiedy wojska francuskie wychodziły, padało, lało. I to też było bardzo ważne, ponieważ mogliśmy w jakiś sposób zdjęcia zweryfikować. Ale szanowni państwo, przechodząc już tutaj do meritum mojego wystąpienia. Rok 1922 w Katowicach, setna rocznica. Jest to w pewien sposób bardzo wyjątkowe, bo dzisiaj z jednej strony zamykamy pewien etap, czyli zamykamy etap mówienia o trzech powstaniach śląskich i plebiscycie, i zaczynamy rozmowę o tym, jak Katowice były budowane, jak rozbudowały się w trakcie następnych 17 lat tego właśnie okresu międzywojennego, jak urosły, jak bardzo urosły z tej miejscowości, małej miejscowości w dwudziestoleciu na początku okresu międzywojennego mianowanej stolicą autonomicznego województwa śląskiego. Chciałbym, żeby to też właśnie dzisiaj tutaj wybrzmiało, że Katowice
stały się wielkim miastem. Pomimo tego, że były młodym miastem, stały się miastem później wielkim i wtedy pod koniec tego okresu międzywojennego na pewno katowiczanie mieli się czym pochwalić. I od razu też tutaj w tym miejscu chciałbym już Państwa zaprosić. W połowie lipca będziemy otwierać wystawę czasową poświęconą właśnie Katowicom w dwudziestoleciu międzywojennym z tym takim szczególnym naciskiem na ten rok 1922. Będziemy się zastanawiać nad tą wykorzystaną szansą Katowic. Będziemy zadawać takie pytanie retoryczne. Ale zanim zaczniemy to budowanie miasta, mam nadzieję, że na następnych sympozjach, w następnych latach będziemy mogli się tutaj spotykać, może w mniej ciepłych okolicznościach. Chciałbym najpierw poruszyć temat tego, jak do tego doszło, że Wojsko Polskie do Katowic wkroczyło, jak do tego doszło, że Katowice przyjęły tutaj zarówno generała Stanisława Szeptyckiego, później przedstawicieli rządu, a na sam koniec w sierpniu przyjęły tutaj naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego. Więcej informacji na pewno będą Państwo mogli tutaj doczytać jeszcze na tej wystawie planszowej, którą przygotowaliśmy dla Państwa, i w specjalnej broszurze, o której pan dyrektor zapewne jeszcze powie. Szanowni Państwo, zaczynając rozmowę czy też wykład na temat roku 1922, należy się cofnąć w czasie. Trzeba powiedzieć o tym, co stało się po tym, kiedy realnie Trzecie Powstanie Śląskie się kończy. W momencie, kiedy kończy się Trzecie Powstanie Śląskie, ta sprawa Górnego Śląska nie jest jeszcze przesądzona. Trzecie Powstanie Śląskie niczego tak naprawdę nie, do niczego nie doprowadziło. Nie powstały tutaj jakieś konkretne decyzje zaraz po jego zakończeniu. Na te konkretne decyzje trzeba było jeszcze poczekać. I tak pod koniec lipca tworzy się Naczelna Rada Ludowa tutaj na Górnym Śląsku, która tworzy niejako podwaliny nowej administracji państwowej na tym terenie. Na czele tej administracji staje Józef Rymer i dokładnie w tym samym czasie, bo od razu w pierwszych dniach sierpnia 1921 roku rozpoczyna się konferencja, znowu ambasadorowie zasiadają przy wspólnym stole i mają zadecydować, jak ten Górny Śląsk ma zostać podzielony i jak podzielić go tak, żeby było jak najbardziej sprawiedliwie. Do tutaj zarówno Anglia, jak i Francja i Włochy nie były zgodne co do tego, jak ten nowy kształt tego terenu, granic tutaj ma przebiegać. Stąd została również poproszona Rada Ambasadorów i to dopiero ta 20 października 1921 roku podejmuje jasną decyzję o tym, że ten teren, w jaki sposób teren ma zostać podzielony. No i w wyniku tego podziału Katowice zostały włączone, już wtedy włączone do Polski, jakby jeszcze nieformalnie, a wszystkie duże miasta, które na tym terenie plebiscytowym się znajdowały tutaj w okręgu przemysłowym, takie jak Gliwice czy Bytom, potencjalne miasta wojewódzkie zostały przyłączone do Górnego Śląska, do Rzeszy Niemieckiej czy też Republiki Weimarskiej. Za mną znajduje się mapa tego, granica Polski na Śląsku Górnym i czerwonym kolorem została właśnie zaznaczona ta linia tego terenu, który przypadł Polsce. Teren bardzo mały, bo tylko 29% tego terenu plebiscytowego, a w skali całego kraju 1% całej Polski. Tyle stanowił Górny Śląsk w momencie podziału. Jak miała wyglądać dalej ta sytuacja na Górnym Śląsku? O tym zadecydowano również na tej konferencji w Paryżu, ustalając, że musi zostać podpisana konwencja genewska, specjalna konwencja dla Górnego Śląska. Była to konwencja, która miała jakby rozregulować, czy przepraszam, złe określenie, jakby uregulować wszystkie sprawy, których nie dało się uregulować naturalnym tokiem, czyli podziałem tych granic. Konwencja była o tyle ważna, że
pozwalała firmom, które działały na tym terenie, dalej pracować. Konwencja pozwalała, regulowała takie sprawy jak zaopatrzenie w wodę, gaz i energię elektryczną. To są bardzo ważne z punktu widzenia społecznego, bardzo ważne sprawy z tego powodu, że wielu ludzi z dnia na dzień mogło zostać odciętych od prądu, od wody, także i od gazu, także była to bardzo, bardzo ważna kwestia, jak wiele, wiele innych kwestii, które zostały zawarte właśnie w tej konwencji genewskiej. I od tego października, 20 października, o którym już wspomniałem, ruszyły rokowania właśnie w Genewie między stroną polską a stroną niemiecką, które miały stać się jakby podwalinami dalszej współpracy polsko-niemieckiej na tym terenie, ponieważ ona się nie kończyła, ona dalej trwała. Także te rokowania trwały do 15 maja, wtedy to przedstawiciele Polski i Niemiec podpisali właśnie w Genewie konwencję genewską dla Górnego Śląska i ta konwencja przez rząd polski została ratyfikowana już 17 maja, a w następnych jakby z 30-dniowym okresem ratyfikacji, czyli wchodziła w życie po 30 dniach. Stąd ludzie, którzy mieszkali tutaj na Górnym Śląsku, wiedzieli mniej więcej, w którym momencie mogą się spodziewać i wkroczenia Wojska Polskiego, i przejęcia tej administracji tutaj na tym terenie. Także te rozmowy trwały jeszcze później do 15 czerwca, czyli cały miesiąc trwały rozmowy, w jaki sposób zostanie przejęty ten teren. I właśnie w Opolu, w gmachu Rejencji Opolskiej o godzinie 10.30 15 czerwca przedstawiciele Międzysojuszniczej Komisji Rządzącej i Plebiscytowej oraz przedstawiciele Polski i Niemiec podpisali warunki oddania terytorium Górnego Śląska podzielonego w wyniku właśnie tej decyzji Rady Ambasadorów. I wtedy rozpoczął się realnie ten proces przyłączania. 15 czerwca w Opolu. I już w następnych dniach rozpoczęły się przygotowania do tego, jak miało wyglądać to wydarzenie. Cały obszar plebiscytowy został podzielony na obszary, w które miało wkraczać Wojsko Polskie, chociaż najpierw miała wkroczyć tutaj policja, po policji tutaj na teren plebiscytowy miało dopiero wkroczyć wojsko. Policja w tym okresie była takim gwarantem spokoju, bo z tej policji plebiscytowej, która na tym terenie chroniła tych mieszkańców, którzy tutaj mieszkali, ta policja musiała się wymienić z policją polską. Jakby nie chcę już tutaj też jakby wchodzić w ten sam proces tworzenia polskiej policji. Ta policja polska wkracza na Górny Śląsk tym samym mostem, w którym później wkroczyło wojsko polskie, wkracza tutaj na Górny Śląsk, zajmując pierwszy obszar, czyli miasto Katowice i powiat katowicki. To był pierwszy obszar, który miał zostać przejęty i lokuje się w dawnych właśnie budynkach polskiej, tej policji plebiscytowej. I tak najpierw 17 wchodzi policja piesza, a 18 czerwca, to jest niedziela, wkracza policja konna i jednocześnie też już ukazuje się odezwa Komitetu Przyjęcia Wojska Polskiego, podpisana właśnie przez Józefa Rymera, oraz Wojciecha Korfantego, która mówi o tym, że w najbliższych dniach zostanie przejęty ten obszar plebiscytowy, pierwsza strefa, czyli właśnie miasto Katowice i powiat katowicki. I tak 19 czerwca w poniedziałek zostaje w gmachu kontrolera powiatowego przy ulicy, dzisiejszej ulicy Warszawskiej, zostają podpisane protokoły przejęcia, przekazania powiatu i miasta Katowice. Tutaj na górnym zdjęciu mamy tą scenę, kiedy to kontroler powiatowy Dewik podpisuje ostatnie dokumenty. Na tej uroczystości zgromadzili się ważni goście, przedstawiciele prasy. Mamy tutaj Wojciecha Korfantego, który stoi
po Państwa prawej stronie. Mamy również przedstawicieli miasta, pana Górnika, Józefa Rymera i przedstawicieli rządu polskiego, którzy mieli jakby być świadkami samego procesu przejmowania tego terenu. No i tutaj też właśnie bardzo ważna informacja, ponieważ często mówi się o tym, że na rynku miała miejsce wielka parada w tym dniu i od razu należałoby to w jakiś sposób zdementować z tego powodu, że ta uroczystość 19 czerwca, czyli wyjścia wojsk Międzysojuszniczej Komisji Rządzącej i Plebiscytowej była bardzo skromna z tego powodu, że na ulicy Warszawskiej ustawiła się grupa żołnierzy francuskich, którzy w szyku wojskowym paradnie stanęli właśnie przed gmachem kontrolera. Po drugiej stronie stanęli polscy policjanci, których mamy tutaj na zdjęciu, i orkiestra, po czym odegrano hymn Polski, odegrano Marsyliankę i żołnierze francuscy wyszli z miasta. Jedna grupa w kierunku Załęża, a druga w kierunku Mikołowa. W taki sposób tak wyglądało samo przejmowanie tego obszaru z rąk Międzysojuszniczej Komisji Rządzącej i Plebiscytowej. I w miejsce tych żołnierzy francuskich, którzy właśnie stacjonowali tutaj w Katowicach, na katowickim rynku obok teatru powstańcy ustawili wartę honorową i tą wartę trzymali aż do 20 czerwca, do późnego popołudnia, kiedy zmieniło ich wojsko polskie. No i przechodząc już do tych następnych dni, które tutaj w Katowicach, w tego, co się tutaj w Katowicach działo. Szanowni Państwo, dzień 20 czerwca 1922 roku został najlepiej opisany prasowo z wszystkich pozostałych uroczystości, które miały miejsce. Nie stało się to bez przyczyny, ponieważ w Sosnowcu odbywała się wtedy w sobotę, w niedzielę poprzedzającą wkroczenie wojska, odbywała się konferencja dziennikarzy i nie było to bez znaczenia z tego powodu, że ci dziennikarze mieli ścisły kontakt zarówno z samym generałem, który jeszcze 19 czerwca przybył do Sosnowca i tam mieli możliwość rozmowy właśnie z generałem, z innymi wojskowymi, ale stawili się tutaj w Katowicach rano 20 i dzięki temu mamy dużo zdjęć z tego okresu, z tego wchodzenia i to często nawet jeszcze nieodkrytych zdjęć, których moglibyśmy szukać po całej Polsce i informacje, które jakby w całość nam zbierają te wydarzenia z 20 czerwca można znaleźć w Kurierze Wielkopolskim czy w gazetach Lwowie, w Warszawie, mocno rozproszonych po całym kraju, ponieważ każdy z dziennikarzy, który tutaj był, przywoził swoją relację i dopisywał do niej taką małą cegiełkę. No ale zaczynając już tutaj o 20 czerwca, o godzinie 8 rano miało miejsce powitanie na moście w Szopienicach, na dawnej granicy, na rzece Brynicy. Pierwsza przekroczyła granicę Straż Przednia, złożona z takich małych oddziałów i aut pancernych, a o 8:15 na granicę przybył sam generał Szeptycki i miała miejsce już taka ceremonia przywitania właśnie przy dawnych budynkach granicznych od strony polskiej. Ustawiono bramę powitalną, do której przywiązany był łańcuch pomalowany na biało-czarne barwy. Generał Szeptycki zatrzymał się przed łańcuchem. Nastąpiła wymiana zdań pomiędzy Józefem Rymerem, a właśnie generałem, między prałatem Kapicą. Ksiądz prałat Jan Kapica był delegatem biskupa wrocławskiego, o czym jeszcze dzisiaj pewnie będzie w następnym wykładzie i rozpoczęło się świętowanie. Generał Szeptycki dał rozkaz orkiestrze, by najpierw zagrała
jeszcze Polska nie zginęła. Tak wtedy jeszcze pisano o naszym hymnie na cześć ziemi górnośląskiej i ludu górnośląskiego. Później odegrano marsz żałobny na cześć poległych żołnierzy, powstańców, którzy tutaj polegli, a na koniec odegrano nie rzucim ziemi, skąd nasz ród, czyli rotę, tak żeby to jeszcze bardziej spoić. I później nastąpiło już wejście do samego miasta. Generał Szeptycki na moście otrzymał bukiet biało-czerwonych róż i pochód do Katowic według relacji dziennikarskich dotarł około godziny 9. Próbowaliśmy to zmierzyć czasowo i okazuje się, że niemożliwym jest, żeby piechota w tak szybkim czasie mogła dotrzeć do samych Katowic i potencjalnie myślę, że wyglądało to mniej więcej tak, że tylko i wyłącznie konnica jechała razem z generałem Szeptyckim, a Wojsko Polskie już było na pewnym etapie, stało tutaj gdzieś na rogatkach Katowic i później dołączyło do samego generała i mogło wkroczyć na Górny Śląsk. Na rogatkach miejskich stały również czołgi, które specjalnie na tę uroczystość tutaj do Katowic przytransportowano. Dzisiaj też nie wiemy w jaki sposób, czy to drogą kolejową zładowano te czołgi, czy te czołgi dotarły tutaj na Górny Śląsk później jakby drogą przez Szopienicę. Tego nie wiemy. Na moście, na rynku odbył się przegląd wojska. Tutaj jeszcze kilka zdjęć, bo to jak najbardziej jest najbardziej interesujące. Pierwsze zdjęcie, generał przekracza granicę. Drugie zdjęcie, właśnie Józef Rymer, Jan Kapica i Zygmunt Sejda, przedstawiciel w randze ministra, przedstawiciel rządu polskiego w Opolu, który tam dokonywał ostatnie podpisy składał na tych dokumentach Międzysojuszniczej Komisji Rządzącej i plebiscytowej. Kolejne zdjęcia to zdjęcia z samego wkroczenia. Najpierw wozy pancerne, później mamy orkiestrę, która wkraczała i grała właśnie jadąc przez ulicę Warszawską, dzisiejszą ulicę Warszawską, i zdjęcie na dole to zdjęcie powstańców śląskich, którzy idą razem z wojskiem, a w tle widać jeszcze dodatkowo te czołgi Renault FT. Na rynku w Katowicach niesłychany entuzjazm na Górnym Śląsku, tak pisały polskie gazety. Przegląd wojska, generał wkracza i rozpoczyna się świętowanie. Najpierw msza święta odprawiona przy ołtarzu polowym ustawionym w drzwiach, w głównych drzwiach teatru. Później po mszy przemówienie Wojciecha Korfantego. Warto o tym wspomnieć, bo Wojciech Korfanty podczas tego przemówienia, po tym przemówieniu otrzymał ten bukiet biało-czerwonych kwiatów, który wcześniej dostał generał Szeptycki. Po całej uroczystości odbyła się wielka defilada. Rzadko kto o tym mówi, ale defilada trwała kilka godzin, a generał Stanisław Szeptycki razem ze swoją świtą, razem z konnicą przemierzali praktycznie wszystkie ulice w Katowicach, świętując, radując się z tego wydarzenia. Na różnych zdjęciach, które tutaj Państwo będą mogli zobaczyć, widać ludzi, którzy stoją nawet na dachach kamienic otaczających rynek. To wydarzenie było tak ważne. Z jednej strony mówi się o tym, że w Katowicach bardzo mało osób głosowało wtedy za Polską, a tutaj mamy niecodzienną sytuację, kiedy to właśnie Katowice są oblegane przez Polaków, którzy przyszli zobaczyć to wielkie widowisko. Przejmowanie kolejnych obszarów terenu plebiscytowego trwało od 20 czerwca do 4 lipca. I 4 lipca odbyło się przejmowanie ostatniego obszaru, czyli Rybnika, miasta Rybnika, powiatu rybnickiego i ostatnich i kawałka powiatu raciborskiego, który został wtedy włączony. I wtedy generał Szeptycki otrzymał od powstańców w Rybniku ten proporzec, który tutaj możemy dzisiaj oglądać. Specjalnie na tą uroczystość go zawiesiłem, żeby Państwo też go mogli zobaczyć. W Katowicach, na katowickim rynku, generał otrzymał miecz
który miał 1,80 m, 10 kg wagi, był wykuty w Katowicach, a w Rybniku otrzymał właśnie taki proporzec na właśnie pamiątkę, na cześć tych wielkich wydarzeń. Kolejne wydarzenia na Górnym Śląsku odbyły się 16 lipca, kiedy to miały miejsce oficjalne uroczystości, nazywane uroczystościami objęcia części Górnego Śląska przez rząd Rzeczpospolitej Polskiej. I to wtedy nastąpił przyjazd tutaj delegatów rządu na czele z marszałkiem Trąbczyńskim i ministrem Kamieńskim, który reprezentował wtedy naczelnika państwa na boisku Diany, niedaleko dzisiejszego Parku Kościuszki, odbyła się uroczysta msza święta, którą sprawował Jan Kapica, delegat biskupa wrocławskiego. Specjalnie powtarzam to, żeby już tutaj przygotować grunt pod następny wykład. A potem odbyło się oficjalne podpisanie aktu przejęcia tych ziem właśnie przez rząd polski, przygotowanego przez Stanisława Ligonia. Tutaj mamy akurat zdjęcia z tego wydarzenia, kiedy to właśnie minister Kamiński wygłasza mowę, a w zamian za te uroczyste słowo, które wygłosił, Józef Rymer ofiarował mu grudę ziemi górnośląskiej. Tak naprawdę realnie był to węgiel, była to ruda żelaza złączona w jedną całość, jakby ofiarowując ten Górny Śląsk właśnie pod władanie Polski. Tutaj dwa zdjęcia z podpisania, a tutaj jeszcze na dole zdjęcie z tej uroczystej mszy. Po uroczystej mszy nastąpiła parada ulicami miasta i tutaj mamy zdjęcia właśnie Wielki Dzień Górnego Śląska, święto połączenia Górnego Śląska z Rzeczpospolitą. Mamy tutaj zaproszonych gości. Po całej uroczystości odbył się wielki bankiet w Reichshalle dzisiejszej Filharmonii, gdzie zaproszeni goście się bawili i ucztowali. I warto też o tym powiedzieć, że w tym dniu 16 lipca nie było tutaj w Katowicach ani naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego, ani Wojciecha Korfantego, który w tamtym czasie próbował formować swój rząd. Była możliwość, żeby Wojciech Korfanty został premierem. Tak się jednak nie stało, a ten czas nazywany jest właśnie takim kryzysem politycznym właśnie w Polsce. Kryzysem politycznym związanym też z osobą Józefa Piłsudskiego, który przez długi czas nie chciał się zgodzić na to, by Wojciech Korfanty został premierem, co się w końcu rzeczywiście nie udało. A sam Józef Piłsudski, bo prasa też o tym pisze, w zależności od tego, w którą część prasy spojrzymy, czy tą bardziej prawicową, czy lewicową, wtedy bardziej robotniczą albo mieszczańską, opisywała te fakty właśnie, że Józef Piłsudski boi się wkroczyć tutaj, boi się przyjechać na Górny Śląsk. Właśnie sam Piłsudski czekał na to, by ta sytuacja polityczna w Polsce się uspokoiła. No i dopiero sam Piłsudski przyjeżdża tutaj na Górny Śląsk. Przyjeżdża tutaj na Górny Śląsk 26 sierpnia, przejeżdża przez Lubliniec, Tarnowskie Góry, przez Piekary, tam wizytuje Bazylikę Matki Bożej i dopiero w późnych godzinach nocnych, około godziny 23, przyjeżdża tutaj do Katowic. I prasa też właśnie wielokrotnie o tym pisze, że Józef Piłsudski bał się tego spotkania z katowiczanami, a Józef Piłsudski nie chciał zmieniać planu uroczystości i dlatego po przyjeździe samochodem, w kolumnie samochodowej postanowił przespać się w salonce w swoim pociągu, którym właśnie tutaj na Górny Śląsk przyjeżdża. I następnego dnia, 27 sierpnia, Józef Piłsudski zostaje powitany przez górnoślązaków, przez katowiczan, którzy przybyli na ten dworzec kolejowy, ten, który jest dzisiaj tak pięknie odrestaurowany, i tam powitali Józefa Piłsudskiego. Józef Piłsudski tutaj w Katowicach wziął udział w uroczystej mszy. Jak widzimy tutaj nagłówek z gazety, entuzjastyczne przyjęcie naczelnika państwa w Katowicach. Powstańcy liczyli na ten przyjazd, bo przyjazd naczelnika państwa wiązał się z tym, że przywiezie tutaj odznaczenia. I tak też się stało. I właśnie
te najważniejsze odznaczenia, czyli Virtuti Militari, nadawał sam Józef Piłsudski, a inne odznaczenia nadawał również generał Szeptycki w drugiej kolumnie. Także cała ta uroczystość też była bardzo, bardzo ważna i sam Piłsudski był wtedy jeszcze entuzjastycznie powitany. Odbyła się tutaj parada wojskowa, a później powstańcy, którzy wcześniej zostali odznaczeni i ludzie, którzy tutaj przybyli na tą uroczystość do Katowic, wyprzęgli nawet konie z powozu samego marszałka Piłsudskiego i razem z Józefem Rymerem zaprowadzili ich do gmachu starostwa przy ulicy Warszawskiej, gdzie goście mieli zjeść takie późne śniadanie. Także cała uroczystość skończyła się wielkim bankietem, na którym obecni byli różni przedstawiciele władz, w tym konsul francuski, który tutaj w Katowicach również przebywał, i marszałek Piłsudski z Katowic wyjechał dopiero rankiem 28 sierpnia. Szanowni Państwo, ja powiedziałem tylko o tych najważniejszych wydarzeniach, które się tutaj w Katowicach rozegrały. Wiadomo, że to są takie rzeczy, które widać, ale w tym wszystkim jeszcze było mnóstwo innych spraw do załatwienia, jak przejmowanie kolei, przejmowanie policji, o którym wspomniałem, tworzenie zupełnie nowej administracji i poradzenie sobie z zupełnie nowymi problemami. I o ile te wydarzenia z 20 czerwca to był taki pełny entuzjazm, ponieważ ludzie się faktycznie i realnie cieszyli na to, że Polska nastaje w Katowicach, tak każde kolejne wydarzenie, które też wiązało się z pewnymi niepokojami politycznymi i rządowymi, czyli z samym Wojciechem Korfantym, który próbował zostać premierem, i nieustępliwością Józefa Piłsudskiego, sprawiały, że ta sytuacja na Górnym Śląsku zaczynała się pogarszać, nastroje się pogarszały, a ludzie zaczęli się dzielić. I w tym wszystkim najgorsze jest właśnie to, że kiedy w tych uroczystych dniach ludzie dają się podzielić. I z takim słowem końcowym Państwa zostawiam i oddaję głos następnemu prelegentowi. Dziękuję Państwu bardzo. Następny głos zabierze pan dr Krystian Węgrzynek. Temat: przekraczanie granic, obraz wydarzeń 1922 roku na Górnym Śląsku w literaturze. Szanowni Państwo, na tej historycznej konferencji cieszę się, że się znalazł czas na historię literatury, na literaturę, bo wczoraj, kiedy byliśmy z panem dyrektorem, kiedy może część z Państwa była w Panteonie, to na ścianach, na planszach, na równych prawach są cytaty znanych postaci historycznych, jak i cytaty z dzieł literackich. Będę mówił o przekraczaniu granic, ale postaram się nie przekroczyć granic czasowych. Jeśli by się tak stało, to proszę o jakiś sygnał. Proszę Państwa, momentem kluczowym w tych uroczystościach, w serii tych ceremonii, o których mówił już pan Sławomir Stanowski, było przekroczenie granicy przez oddziały polskiego wojska. I te chwile, ten moment, ten motyw w zasadzie przekraczania granicy, na nim chciałbym się skupić szczególnie i potraktować troszkę ten temat szerzej, bo i przekroczenie granicy, i dyskusja o niej, i ucieczka jeszcze wcześniej przez granicę, to jest temat, który bardzo interesował pisarzy. Ja zacznę od, zanim przejdę do wydarzeń z roku 22, zacznę od takich dwóch tekstów napisanych wcześniej. To jest fragment opowiadania Poli Gojawiczyńskiej, Górnoślązaczka. I on jest taki najbardziej klasyczny, jeśli chodzi o przedstawianie właśnie tego tematu, czyli łączenia się Górnego Śląska z Polską. Jeśli Państwo, nie będę czytał raczej tych fragmentów, które wybrałem, także proszę Państwa o samodzielną lekturę. Czasami zwrócę uwagę na jakieś sformułowanie. Tak jak teraz, proszę Państwa, żebyście zwrócili na to pierwsze zdanie.
Otóż główna bohaterka mieszka, nie pisze tego wyraźnie autorka, ale prawdopodobnie chodzi o Szarlej, bo tam mieszkała przepraszam, tam mieszkała Pola Gojawiczyńska w roku 1933 i jej bohaterka przekracza te, zakładam, granice właśnie w Szarleju, dzisiaj części Piekar, przekracza i idzie do ziemi, tutaj cytuję, do której całe życie bezwiednie szła. Bo ta, to całe opowiadanie, bardzo ciekawe, mimo takich czasami bardzo patetycznych opisów, pokazuje, w jaki sposób, zdaniem Gojawiczyńskiej, wyzwala się bohaterka z wpływów pruskich, niemieckich i coraz bardziej jej świadomość staje się polska. Ten fragment i całe opowiadanie kończy się taką dramatyczną sceną, to mówię o tym ostatnim zdaniu, kiedy być może bohaterka ginie, być może pada wyczerpana, ale jest już na tej drugiej stronie, tej granicy, która za chyba 2 lata, bo też nie mamy tutaj określonego czasu akcji, ale chodzi o represje po powstaniu, o przeniesienie sztandaru na drugą stronę. Jest to taki, jest to taka realizacja odwiecznych marzeń, o których tutaj już była mowa i tak, taką rangę nadaje temu wydarzeniu właśnie Pola Gojawiczyńska. Inne ujęcie, jeszcze zanim powiemy o tym głównym tematu granicy, to jest dyskusja, tu już była mowa często o tym, jak ta granica wyglądała, jak sobie jeszcze raz uświadomimy, jak sobie wyobrażano, że może Śląsk będzie wyglądał w Polsce, cały obszar plebiscytowy, a jak w rzeczywistości wyglądał, to jest granica pomiędzy już ustalona. To był przedmiot sporu na przykład i szczególnie intensywnie w takiej agitce plebiscytowo-powstańczej, w takich tekstach pisanych, prawdopodobnie ten jest napisany przez Olgę Zarzycką-Ręgorowiczową, dla której Lomnic, nie będziemy już słuchać Lomnica, to jest albo, znaczy Korfanty, albo jego krąg, w każdym razie decyzja Korfantego o tym, żeby się wycofać, żeby samoograniczyć tę rewolucję, to powstanie, jest dla grupy dowództwa Wschód nie do przyjęcia i wzywają tutaj do buntu. Do buntu wobec tego Lomnica. Proszę zobaczyć, to jest rok 1921, już mamy bunt przeciwko Korfantemu, a jeszcze się on tutaj parę razy zdarzy. Przechodząc do tych tekstów już związanych bezpośrednio z rokiem 22. Wybrałem dla Państwa 2 teksty o charakterze bardziej dokumentalnym. To jest relacja dosyć, powiedział, jeśli chodzi o środki artystyczne, wyważona. W zasadzie zapis dziennikarski wydarzeń. To wszystko, o czym mówił pan Stanowski. Chyba nie było mowy o tym, że to był wtorek, bo dzisiaj mamy poniedziałek, 100 lat temu był wtorek. Tłumy się układają barwnym szpalerem. To się w wielu relacjach, to widzieliśmy na zdjęciach, powtarza. Granica jest już dawniejsza, tak? Bo to tak granica zostaje zniesiona, przekracza wprawdzie przez symboliczną już granicę generał Szeptycki. Jest, zaraz o tym powiem, akt przecięcia dawnych kajdan. To też widzieliśmy na zdjęciu. I jest Korfanty, który woła, i ten fragment jest znacznie dłuższy, ja tutaj urwałem. Bardzo mi się podoba ten fragment, kiedy autor zapamiętuje, że kiedy śpiewano Te Deum Laudamus i były pauzy, żeby wziąć oddech, wtedy było słychać kopalniane dzwony, syreny i bicie dzwonów. Korfanty woła o zapomnienie wojny. Zapamiętajmy sobie tę prośbę Korfantego. Drugi opis, tamten był pisany w zasadzie na gorąco. To jest opis bardzo znany, ale pisany 15 lat później, księdza Emila Szramka. I mamy powtórzenie tego, co było w relacji ze strażnicy. Mamy ten piękny tekst, pękajcie okowy niewoli, Górny Śląsk jest wolny, Armio Polska, wkraczaj nań i połącz go z Polską. Nie podaje Szramek, że chodziło o Juliusza Chowańca. Wiemy to z innych relacji.
No i cała reszta się powtarza, wojsko przekracza granice. A teraz wejdźmy na terytorium literatury. Teksty, które powstały, ten powstał specjalnie na tę okoliczność, to jest tekst Kazimierza Ligonia, który ja tutaj znalazłem w źródle, które odzwierciedliłem, czyli w zapisie nutowym Hymn Województwa Śląskiego, ale wczoraj widziałem w Panteonie to jako hymn na powitanie wojsk polskich. Być może obie nazwy funkcjonują. Zaskoczyła mnie ta nazwa. Być może no, z tej okazji był napisany, ale w tym zapisie nutowym mamy Hymn Województwa Śląskiego. I tu mamy, proszę Państwa, te motywy, które są motywami szczególnie, no, wszystkim nam znanymi, z literatury romantycznej. Opadanie kajdan, orzeł biały, który się unosi. To są motywy, które Kazimierz Ligoń, z rodu Ligoniów chyba mniej znany, wnuk Juliusza, syn Jana, brat Stanisława, czyli Karlika z Kocyndra, jak widać żył krótko. On właśnie skomponował ten hymn, który uczcił wydarzenie. I to jest właśnie ten fragment, było ciemno w Panteonie, dlatego tak nie wyszedł mi dobrze, to zdjęcie mi nie wyszło, ale ten fragment jest już na planszy właśnie w tej ekspozycji, która wczoraj została otwarta. Kolejny taki patetyczny opis wiąże się z niezwykłą postacią, ale najpierw skupmy się na tej części literackiej. Symeon i Polska to nawiązanie do drugiego rozdziału Ewangelii według świętego Łukasza. Jak Państwo pamiętają, Symeon, starzec, czeka, chciałby już skończyć swoje życie, ale czeka na ten moment, kiedy będzie mógł zobaczyć Zbawiciela. I kiedy się to dzieje, może spokojnie rozstać się ze światem. I tak jest przedstawiona postać Wawrzyńca Hajdy w opowiadaniu Zofii Kossak-Szczuckiej Doczekał. Hajda, to za chwilę jeszcze o nim więcej powiem, to jest scena też końcowa tego opowiadania, jest niewidomy i jego opiekun, tutaj Granek Gracek, musi mu opowiadać, co widać, jak zbliża się wojsko. Granek godejcie, kto idzie naprzód, tu się nad tym kto zastanawiam, czy gdzieś tak na Śląsku by powiedziano, niech to na przykład. Ułany idą i kiedy słyszy już zbliżające się wojsko, a potem staje przy nim generał Szeptycki, pada wzruszony na kolana, nie może uwierzyć, że u schyłku swojego życia doczekał tej niezwykłej chwili. I to jest zdjęcie z tego spotkania generała Stanisława Szeptyckiego i Wawrzyńca Hajdy. Wawrzyniec Hajda urodził się w Bobrownikach. Od 14 roku życia to byłby los większości z Was, drodzy młodzi słuchacze, gdybyście urodzili się 100 lat temu, trafia na kopalnię. I bardzo szybko, w wieku 27 lat, traci wzrok, a potem zajmuje się działalnością patriotyczną jako niewidoma osoba przez tyle lat. I kiedy pisze Jadwiga Kucianka, kiedy już było wiadomo, że te uroczystości będą miały miejsce w Piekarach, nie znaleziono nikogo godniejszego nad Hajdę, żeby mógł polskie wojsko powitać. Czyli mamy te sceny z 22 roku z jednej strony w takim klimacie romantycznym, powstań Polsko z Krusz Kajdany, jak pisze de Lawin w Warszawiance, z drugiej mamy taką też podnoszącą, uwznieślającą retorykę nawiązującą do Biblii. Natomiast zdecydowanie bardziej oryginalna metafora, taka wzięta z naszej śląskiej ziemi, to tytuł najsłynniejszej powieści międzywojennej, Śląski wyrąbany chodnik Gustawa Morcinka.
Ten wyrąbany chodnik dla bohaterów tej powieści, którzy są górnikami, a potem stają się powstańcami, to jest symbol ciężkiej pracy, czyli wykuwania, tutaj ten chodnik jeszcze na wszelki wypadek umieściłem nad tekstem, wykuwania tego podziemnego tunelu, a jednocześnie budowania przez wieki tej łączności z Polską. Scena, to znowu scena, która kończy, proszę zwrócić uwagę, bardzo często to jest właśnie taki finałowy akord tekstów poświęconych temu wydarzeniu. Pierwszy fragment, tu Morcinek pokazuje starszą panią, która płacze i żołnierzy, którzy obrzuceni są kwiatami. Drugi fragment to brama. I trzeci fragment, też bardzo symboliczny, kiedy żona, młoda żona głównego bohatera, Helenka, patrząc na to przechodzące wojsko, czuje nagle pod sercem ruchy dziecka. Dowiaduje się w ten sposób, że będzie matką, czy uświadamia to sobie może bardziej. Jednocześnie te słowa nowe życie oczywiście odnoszą się także do Śląska, który będzie od tej chwili częścią II Rzeczypospolitej. To były teksty, które powstały w okresie międzywojennym, a teraz skupiłem się na trzech, które powstały w okresie PRL-owskim. Tu siłą rzeczy nie zawsze dało się to wszystko napisać tak, jak autorzy by sobie tego życzyli. Kazimierz Gołba napisał, i w ogóle ci trzej autorzy, których wybrałem, to są, czyli Gołba, Siekierski i Kutz, to są autorzy zapatrzeni w Wojciecha Korfantego. Kazimierz Gołba napisał wiersz jeszcze tuż przed wybuchem II wojny na pogrzeb Wojciecha Korfantego. Za ten wiersz w zasadzie przypłacił strasznym kalectwem, został, kiedy już wkroczyli hitlerowcy do Katowic, został pobity właśnie między innymi z tego powodu, bo w tym wierszu zobaczył linię, granicę na Odrze, tą, o którą się dopominała Grupa Wschód, co dla tych, którzy go pobili, oczywiście było wizją nie do przyjęcia. Ale w zakończeniu tego dramatu, to znowu mówimy o granicy, to są słowa Korfantego cały czas, kiedy przychodzi do niego delegacja tych Ślązaków, którzy pozostali po tamtej stronie granicy, zmartwionych, co się z nimi będzie działo. Korfanty obiecuje, że nie opuści, nie zdradzi. I Gołba mógł to napisać w 1946 roku, no bo wtedy się ta wizja spełniła. Wprawdzie nie w wyniku działań powstańczych, w wyniku rozstrzygnięć międzynarodowych, ale właśnie wtedy ta granica, tak jakby Gołba chce powiedzieć, spełnił się testament Korfantego i ta granica zostaje osiągnięta. To jest bardzo mocno utrwalone, wydaje mi się, w świadomości Polaków, Ślązaków, chyba jeszcze bardziej, obraz przekraczania granicy. To jest fragment Soli Ziemi Czarnej Kazimierza Kutza. Akcja tego filmu, ale także powieści, którą na motywach napisał Kazimierz Kutz, toczy się, on uważa, że to jest drugie powstanie śląskie, no to raczej jest taka kumulacja, są obrazy z trzech powstań. W każdym razie ta piękna scena, kiedy Gabriel Basista zostaje przeniesiony przez granicę, ledwo żywy, jeśli przyjmiemy, że bohaterka górnoślązaczki zginęła przechodząc przez granicę, to Gabriel przeżył i patrzy, to jest to zdjęcie u dołu, patrzy ciężko ranny na Polskę, no też o której marzył. I też to jest zakończenie tego filmu. Tym wzruszeniem Gabriela Basisty przejmuje się wojsko, które się wokół niego gromadzi i dowódca, który również ocalał. Ta scena bynajmniej nie jest sceną zupełnie wymyśloną, bo Kazimierz Kutz
opisuje wydarzenia. Jestem ciekaw, to może jakaś współpraca z historykami, czy da się rozpoznać na zdjęciu babkę Kazimierza Kuca, która na moście na Brynicy witała w 1922 roku chlebem i solą właśnie generała Szeptyckiego, bo dwa razy, tu mają Państwo te fragmenty przed sobą, dwa razy o tym wspomina w Paciorkach jednego różańca w scenariuszu i w powieści Piąta strona świata. Granica w powieściach Albina Siekierskiego, to wobec tego tutaj to pominę. Chciałem tylko pokazać, że efektem powieści, które się pisał, pierwszy autor PRL-u, który o Korfantego się upomniał, jest kulminacją, jest scenariusz filmu, ale też wydana potem kilkutomowa książka, Blisko, coraz bliżej. Wydaje mi się, że też jest to poprzez właśnie medium, jakim jest telewizja, dosyć utrwalony obraz. Tu na dole oczywiście to nie jest moment wkroczenia wojsk polskich, tylko wojsk francuskich. Tak się kończy jeden z odcinków. Rozpoznają Państwo, że to są einfarty Nikiszowieckie. Ja chcę zwrócić uwagę na ten opis, na refleksję 20 czerwca 22 roku. Ojciec myśli o swoich trzech synach w momencie, kiedy wojsko przekracza granicę i mocne są te słowa. Jerzy zdradził ojca i rodzinę, przeszedł na drugą stronę granicy. Jörg Pasternik stał się Niemcem. Najmłodszy zdradził Korfantego, czyli zdradził Polskę. Zdradził, to znaczy przystał do Grażyńskiego. Henryk przyjechał z Krakowa, to jest ten drugi fragment. I jedyny, tutaj gra go Tomasz Zalewski, jedyny, który jest tym prawdziwym Pasternikiem, to Tomasz, który został przy Korfantym. Tak patrzy ojciec na scenę wkroczenia wojsk do Polski. Jeszcze krótko, teksty, które powstały po 1989 roku, wydaje mi się mniej, szczególnie na ten chcę zwrócić uwagę. To jest scena, którą opisuje pan Alojzy Lysko z Goczałkowic 29 czerwca. I bohaterka, tutaj ten górny fragment, jest zachwycona także tym, bo pożyczyła portret Kościuszki na te uroczystości i jak patrzy na wkraczające wojsko i na ten portret, wzrusza się jeszcze bardziej. Ale jednocześnie, pisze Alojzy Lysko, byli tacy, dla których 22 rok oznaczał wygnanie i po prostu musieli opuścić tę część, która stała się Polską, tę część Śląska. To jest bardzo ciekawa wizja, ale oni, czas mi nie pozwala za dokładnie opowiedzieć. Śląska, który nie ma być podzielony granicami, ale punkt widzenia i Szczepana Twardocha, i Zbigniewa Rokity, to są punkty widzenia pisarzy, którzy patrzą ze strony tej, która została po niemieckiej stronie, czyli ze strony, powiedzmy, Gliwic i okolic. I w obu przypadkach są to takie refleksje słodko-gorzkie. No tu też chętnie bym Państwu więcej o tym opowiedział, ale to może przy innej okazji. To są fragmenty niemieckie, które pominąłem, a też budowałyby ciekawy kontekst. I pozwolę sobie na zakończenie posłużyć się podsumowaniem, które formułowała pani profesor Krystyna Heska-Kwaśniewicz, pisząc 20 lat temu na temat literackich obrazów. Ona się skupiła tylko na tych międzywojennych. Rzeczywiście wywołują wzruszenie, rzeczywiście budują taki patos. Ale jeśli popatrzymy sobie na wszystkie obrazy, także te pisane później, trzeba powiedzieć, że literatura patrzy szerzej i widzi to, mówił o tym też pan prezydent, widzi tę skomplikowaną sytuację właśnie w takim ujęciu bardziej krytycznym. Dziękuję Państwu za uwagę. Bardzo dziękuję prelegentowi. Doktor Krystian Węgrzynek zawsze utwierdza mnie w przekonaniu, że literatura naprawdę nie jest nudna i da się ją lubić. Także bardzo dziękuję i na pewno będzie jeszcze więcej okazji do spotkań. A teraz zapraszam następnego prelegenta, księdza doktora Adama Kazimierskiego z Archidiecezji Wrocławskiej, który
opowie nam o reakcji arcybiskupa wrocławskiego Adolfa Bertrama na wydarzenia górnośląskie w latach 1918-1922. Szanowni Państwo, droga młodzieży, bardzo dziękuję za zaproszenie. Postaram się ująć to trochę w skrócie i też, żeby było ciekawie, dlatego też przedstawiłem bardzo dużo obrazków, zdjęć, map i myślę, że będzie to w sposób przystępny. Jeżeli ktoś chciałby więcej na ten temat, ponieważ od razu z góry muszę przeprosić, to będzie pewien skrót myślowy, a każdy skrót myślowy w jakiś sposób będzie zakłamywał prawdę historyczną. Jeżeli by ktoś chciał skorzystać z bibliografii, to zarówno polska, jak i niemiecka literatura na temat kardynała Bertrama i jego odniesienia do lat 1918-1922 jest bardzo bogata. Na początku może wytłumaczymy. Tutaj mamy mapę Niemiec sprzed I wojny światowej i w jej trakcie. I możemy zobaczyć, Katowice są tutaj. Tutaj mamy całą prowincję śląską. Kiedy mówimy o tym terenie, na którym znajdowała się archidiecezja wrocławska, to mówimy nie tylko o tym terenie, czyli o tym tutaj, gdzie teraz diecezja się znajduje, archidiecezja wrocławska, to było to wszystko. Katowice, Gliwice, Opole, też diecezja bielsko-żywiecka, diecezja legnicka, obecna diecezja Görlitz, a także dołączona archidiecezja berlińska, aż tutaj do Pomorza Przedniego i do Pomorza Zachodniego. Można by było powiedzieć, że była to 1/3 właśnie Prus. Aż 1/3 Prus, więc aż tak ogromny terytorium obejmowała władza kardynała Bertrama, który zarządzał z Wrocławia. Tutaj mamy przedwojenną pocztówkę z widokiem na Ostrów Tumski we Wrocławiu. Tutaj zaś mamy krótki życiorys w latach kardynała Adolfa Bertrama wraz z jego zdjęciem. Urodził się 14 marca 1859 w Hildesheim, czyli z miejscowości, z miasta, które znajduje się niedaleko Hanoweru, czyli północne dzisiejsze Niemcy. Nie był zatem człowiekiem, który jakby wzrastał w atmosferze śląskiej, a mimo to myślę nieraz lepiej się odnajdywał niż ci, którzy na tym terytorium mieszkali. Zmarł 6 lipca 1405 na zamku Jański w Jaworniku. To było w trakcie agresji radzieckiej. Ten zamek był rezydencją wakacyjną biskupów wrocławskich. Najpierw był biskupem w rodzinnym Hildesheim aż do 1914 i w interesującym nas temacie już od 4 lat był biskupem diecezjalnym wrocławskim. W tym też czasie został ustanowiony kardynałem prezbiterem i był też przewodniczącym Fuldajskiej Konferencji Episkopatu Niemiec, czyli był, jakby to powiedzieć, prymasem Niemiec. Temat reakcji arcybiskupa wrocławskiego Adolfa Bertrama na wydarzenia górnośląskie w latach 1918-1922 po kapitulacji Niemiec, słynny wagon w Compiègne oraz po traktacie wersalskim na Górnym Śląsku, jak słyszeliśmy w poprzednich wykładach, miała miejsce bardzo mocna walka obu stron, polskiej i niemieckiej. Tutaj mamy karykatury, czy też zawołania, żeby głosować za Polską, a tutaj za Niemcami. Polski wilk pożąda waszej ojczyzny, nie tolerujcie tego. Tak można przetłumaczyć tę ulotkę. Dlaczego kardynał Bertram? Co mógłby mieć wspólnego kardynał Bertram z powstaniami śląskimi, z plebiscytem, z przyłączeniem Górnego Śląska do Polski? Mianowicie bardzo ważna w tamtych czasach była ambona. To ambona była, jakby to powiedzieć, współczesnym internetem, współczesną telewizją, współczesną komórką, smartfonem. I to z ambony ludzie dowiadywali się wielu ważnych rzeczy. Od tego, kto głosił z ambony, zależało też często to, w jaki sposób głosowali jego parafianie. Jeżeli proboszcz był Niemcem, bardzo często działo się tak, że wszyscy parafianie głosowali za Niemcami. Jeżeli proboszcz był Polakiem, było odwrotnie.
Tutaj mamy, możemy zobaczyć, jak wyglądała germanizacja na Górnym Śląsku. To są materiały Polskiego Komisariatu Plebiscytowego i tak oto Bogucice, rok 1897, do pierwszej komunii w języku niemieckim przystąpiło 25% dzieci, ale już w 1915 64%. Więc możemy zobaczyć, jak to było wszystko postępujące. Nie było to zasługą kardynała Bertrama, to było zasługą jego poprzednika, kardynała Koppa, ale kardynał Bertram też, jako Niemiec, nie wyobrażał sobie oderwania Górnego Śląska od Polski. Jego poprzednik stosował taką politykę, żeby przede wszystkim z Górnego na Górny Śląsk nie wysyłać polskich księży. Zaraz wytłumaczę dlaczego, ale przede wszystkim chodziło o to, żeby ci polscy księża nie mieli wpływu na polskość, ponieważ tam, gdzie był polski ksiądz, tam zwykle też msze święte czy kazania były też dobrze wygłaszane w języku polskim i w tym samym języku odbywała się też praca u podstaw, czyli właśnie nawoływanie też i do tego, żeby rozbudzić świadomość polską wśród Ślązaków. W teatrze tych wszystkich dziejów, które omawiamy, na tej scenie, w której rolę bardzo dużą odegrał kardynał Bertram, odgrywało też rolę wielu księży. I tutaj mamy księdza Karla Ulickę, który był, można by było powiedzieć, po stronie plebiscytowej głównym przeciwnikiem Wojciecha Korfantego. I tak jak mamy, możemy zobaczyć, ksiądz Ulicka był księdzem, był podległym w związku z tym kardynałowi Bertramowi. Także brali udział w tej całej debacie, dyskusji, walce księża spoza diecezji. Tutaj mamy księdza Stanisława Adamskiego, który później zostanie arcybiskupem wrocławskim po kardynale Chlądzie. To on jako pierwszy występował o to, żeby doprowadzić do równowagi w duszpasterstwie na Górnym Śląsku, żeby nie było tak, że aż tak wielką przewagę będą odgrywać duszpasterze niemieccy. Tutaj chciałbym przedstawić fotografię, która znajduje się w moim rodzinnym archiwum. Mianowicie 26 sierpnia 1919, tutaj mamy datę u dołu, możemy zobaczyć, zebrał się episkopat polski. W środku mamy prymasa Edmunda Dalbora. I to właśnie na tym spotkaniu polska delegacja pod przewodnictwem Pawła Kępki złożyła prośbę do nuncjusza Achille Ratiego, późniejszego papieża Piusa XI, o to, żeby spod jurysdykcji, czyli spod władzy kardynała Bertrama oderwać cały Górny Śląsk. To zdjęcie z Pawłem Kępką to jest, no przyznam się, mój pradziadek, dlatego też proszę wybaczyć, że może ten mój, chciałem, żeby wykład był jak najbardziej obiektywny, ale kiedy ktoś mówi o swoim pradziadku, to wiadomo, że będzie brał stronę pradziadka, więc z góry przepraszam. Był w tym czasie burmistrzem Gniezna, rodowity Górnoślązak, jego 50-lecie śmierci będzie obchodzone w październiku. I też bardzo dziękuję w związku z tym za ten wykład, bo nie przypuszczałem, że gdy będę mówił o kardynale Bertramie, to mój pradziadek będzie tutaj też odgrywał jakąś rolę. Tutaj mamy też bardzo ważną postać wśród księży, również podległy kardynałowi Bertramowi, to ksiądz Michał Lewek, który był z ramienia Polskiego Komisariatu Plebiscytowego odpowiedzialny za sprawy kościelne. Tutaj kolejni księża, którzy byli odpowiedzialni za stronę polską i którzy też w jakiś sposób przeciwstawiali się kardynałowi. To ksiądz Teodor Kubina po lewej, którego kandydatura na biskupstwo wrocławskie upadła, i ksiądz Paweł Brandes po prawej, który był też bardzo zaangażowany w powstania śląskie. Po lewej stronie wspomniany ksiądz Kapica, który został mianowany delegatem apostolskim, a po prawej stronie ksiądz Szramek, który był jego kanclerzem. Oni również opowiadają się po stronie polskiej. Różnica polegała na tym, że jedni oponowali bardziej, drudzy mniej. W ostateczności wszyscy podporządkowali się kardynałowi Bertramowi w tej całej grze. Brali też udział późniejsi papieże, bo wspomniany Achille Ratti to późniejszy papież Pius XI, anuncjuszem w Niemczech, był w tym czasie późniejszy papież
Pius XII, czyli Eugenio Pacelli. Bardzo dużą rolę odegrał też kardynał Pietro Gaspari, który w Watykanie, można by było powiedzieć, był łącznikiem z papieżem Benedyktem XV oraz Józef Wierusz Kowalski, ambasador przy Watykanie. Dodatkowo minister spraw zagranicznych Walter Simons. Tutaj mamy ówczesnego papieża Benedykta XV i też w tej całej sprawie ingerował premier Prus Adam Steigerwald. I co chciałem powiedzieć, dlatego też kardynał Bertram był między młotem a kowadłem w całej tej sprawie. To jest jeszcze raz jego diecezja. Takie terytorium obejmowała jego diecezja. Tutaj mamy u dołu po lewej stronie, to jest Pomorze Przednie, Pomorze Zachodnie obecne, nasze polskie i Berlin, to też należało do diecezji wrocławskiej. A gdy spojrzymy na mapę, to zobaczymy, że katolików najwięcej było na Górnym Śląsku. To więc byłaby katastrofa dla kardynała Bertrama, gdyby cały Górny Śląsk został oderwany, tak jak to się zresztą stało po przyłączeniu Górnego Śląska do Polski. Jednak duża część Górnego Śląska pozostała i to uratowało jego diecezję. Też za przyłączenie Górnego Śląska do Polski, o tym, kto miał być mianowany biskupem dla nowo powstałej archidiecezji katowickiej, jak to było z tą delegaturą apostolską. Tutaj najpierw Benedykt XV, a później właśnie widoczny na zdjęciu Pius XI. Jak wspomniano, mianowano delegata kapice. Kardynał Bertram nie dał mu za wiele władzy, szczególnie personalnej. Strona polska chciała koniecznie, żeby był ksiądz Teodor Kubina. On w rezultacie został biskupem częstochowskim. Właśnie Pius XI wpadł na genialny pomysł, mianował kardynała Augusta Chlonda. Niemcy nie spodziewali się, że będzie on tak propolski, ponieważ wcześniej pracował w Austrii, był salezjaninem, nie był więc księdzem diecezji wrocławskiej. No i też można powiedzieć, że mimo tego, że kardynał Bertram naprawdę bardzo dużo się starał, żeby przede wszystkim zachować równowagę, żeby, zależało mu przede wszystkim na tym, żeby być dobrym duszpasterzem, żeby ludzi przyprowadzić do Pana Boga. Jednocześnie też był Niemcem, więc opowiadał się za Niemcami, a mimo to tacy ludzie, jak tutaj na obrazie Adam Steigerwald, premier Prus, mieli mu za złe, że czyni za mało. Teraz w skrócie przedstawię krótką tabelę. Problem i reakcja. Problem. Rozwój polskiego ruchu narodowego wraz z zakończeniem I wojny światowej. Co robi kardynał Bertram? Krytykuje antypolską politykę pruską i postuluje, żeby wprowadzić naukę języka polskiego w szkołach górnośląskich na poziomie elementarnym. Potem wybory do Reichstagu, nawołuje do głosowania na niemieckich kandydatów. Podział narodowościowy diecezjan na Niemców i Polaków, nawołuje do jedności na gruncie wiary. Następuje plebiscyt, mówi o uwzględnieniu Polaków, Niemców, Czechów, Morawian i Serbo-Łużyczan w ich prawach religijnych, kulturalnych oraz materialnych, a równocześnie optuje za pozostaniem Śląska w Niemczech. Nie wyobrażał sobie, żeby jakakolwiek część Górnego Śląska mogła nie pozostać w jego diecezji. Próba oderwania Górnego Śląska od archidiecezji wrocławskiej na czas plebiscytu, no, delegacji przewodził mój pradziadek, propozycja mianowania delegata biskupiego. Zaproponował wprowadzenie delegata biskupiego, tak jak na Berlin, na Pomorze, to się nie udało. Stolica Apostolska mianuje wysokiego komisarza Achille Ratiego na obszar plebiscytowy. Bertram podejmuje współpracę z wysokim komisarzem, faktycznie podporządkowuje sobie wysokiego komisarza. Kardynał Bertram bardzo chciał przyjechać na obszar plebiscytowy, był przecież duszpasterzem, jak udzielić bierzmowania. Oczywiście byłoby to odebrane jako próba propagandy niemieckiej, dlatego jedyne, co udało się kardynałowi Ratiemu, to odmowa udzielenia zgody na przyjazd przez wysokiego komisarza. Wtedy kardynał pisze do diecezjan list, w którym skarży się na powstańców śląskich oraz na nieudzielenie mu zgody na przyjazd na obszar plebiscytowy. Krytyka kardynała ze strony władz niemieckich. Cały czas między młotem a kowadłem. Kardynał broni się atakami Polaków na jego osobę, tłumaczy, że najważniejsze jest dla niego duszpasterstwo. Wysoki komisarz przekazuje skargę polskich duchownych, 200 księży do Watykanu.
przewodził ksiądz Teodor Kubina, dlatego później kardynał Bertram nie chciał się zgodzić na to, żeby Teodor Kubina został biskupem. Kardynał Bertram publikuje dekret, tak zwany dekret Bertrama, w którym zabrania wikariuszom bez zgody proboszcza na agitację polityczną. Księża spoza diecezji otrzymują zakaz bezwzględny, nie mogli nic robić. To też polski komisariat plebiscytowy nie mógł sobie zaprosić księdza na przykład z diecezji krakowskiej, żeby cokolwiek powiedział. W dekrecie kardynał powołuje się na zgodę Watykanu. Nie wiemy dlaczego. To wywołało największy problem, bo po wydaniu tego dekretu powstała wielka panika w Watykanie. Korfanty chciał zerwać jakiekolwiek stosunki dyplomatyczne ze Stolicą Apostolską. Kardynał otrzymuje reprymendę z Rzymu, nie stosuje dekretu w praktyce, zatrzymuje władzę biskupią na terenie plebiscytowym co do obsady personalnej parafii, ale zostaje odsunięty od spraw politycznych. To też będziemy mogli zobaczyć potem. Rada ambasadorów dokonuje podziału Górnego Śląska. Kardynał Bertram wzywa diecezjan do poniechania sporów narodowych oraz do wzajemnej miłości. Najważniejsze było dla niego duszpasterstwo. Ustanawia księdza Kapicę delegatem biskupim, sobie zostawiając całą władzę. Dlaczego księdza Kapicę? Przede wszystkim był dobrym politykiem partii Centrum, czyli partii popierającej wcześniej Niemcy. Dopiero potem zmienił orientację polityczną, ale też zawsze był mu posłuszny. W pewnym momencie mógł nawet wystąpić podział, miał powstać, taką plotkę rzucili Niemcy, miał powstać Polski Kościół Narodowy na Górnym Śląsku, schizma, ale do tego nie dopuścił właśnie ksiądz Kapica i reszta polskich księży. Pozostali wierni Stolicy Apostolskiej, mimo że słusznie uważali, że było to względem ich nieuczciwe. Potem krytyka premiera, o czym mówiliśmy. I strona polska zwraca się o mianowanie biskupa, tak jak wspominaliśmy, ksiądz Kubina zostaje odsunięty, a kardynał Bertram podporządkowuje się decyzji Stolicy Apostolskiej i zgadza się jak najbardziej na kardynała Augusta Klonda, co później w przyszłości było też krytykowane. Tak więc bardzo dziękuję i przepraszam też, że trochę przedłużyłem. Bardzo dziękuję księdzu Adamowi za wygłoszenie referatu. Sam przyznam szczerze, że bardzo zależało mi na tym, żeby posłuchać trochę o samym kardynale, ponieważ w archiwum archidiecezjalnym we Wrocławiu znajdują się tłumaczenia prasy polskiej, która tutaj była wydawana i sam kardynał prosił o to polskich księży, żeby mu tłumaczyli tą prasę, żeby wiedzieć, co się działo tutaj właśnie na Górnym Śląsku. Także tyle ode mnie i już zapraszam następnego prelegenta, pana doktora Jakuba Brudniewskiego z referatem Wydarzenia pomiędzy plebiscytem a ostatecznym podziałem Górnego Śląska z perspektywy niemieckiej. Czyli też dla nas ważne to, żeby zobaczyć tą drugą stronę, stąd takie referaty. Tak, dziękuję bardzo za zaproszenie. No, przyjdzie mi mało wdzięczna rola powiedzenia czegoś o tym, jak to Niemcy oceniali te wydarzenia politycznie. Proszę Państwa, sam dzień 20 czerwca 1922 roku oczywiście był odnotowany w prasie niemieckojęzycznej, ale przeszedł bez takiego echa jak po stronie polskiej. W zasadzie, żeby zrozumieć to, dlaczego tak było, to znaczy temu wydarzeniu towarzyszyły głosy rozczarowania, pewnej rezygnacji, takiego nawet przygnębienia, można powiedzieć, ale żeby zrozumieć to, dlaczego właśnie tak było i dlaczego Niemcy traktowali to wydarzenie jako jedno wydarzenie z całego ciągu wydarzeń, które w zasadzie rozpoczęła konferencja w Paryżu, która kończyła I wojnę światową. Cofniemy się do roku 1921, do marca tego roku, czyli do ogłoszenia wyników plebiscytu. W zasadzie sam plebiscyt też był oceniany, jest dzisiaj w zasadzie bardziej oceniany przez historyków jako taka trochę próba załatwienia spraw jakby rękami ludności, spraw, które były bardzo skomplikowane, co do których politycznie nawet na konferencji paryskiej nie chciano za bardzo się podejmować. No i te plebiscyty, one były oprócz Górnego Śląska też w innych miejscach Europy, w różnych regionach przygranicznych Niemiec, byłych Austro-Węgier,
No, ale można powiedzieć, że niektóre plebiscyty zdały swoją rolę, to znaczy ludność zdecydowanie opowiadała się po jednej ze stron, miał jakieś znaczenie polityczne, natomiast plebiscyt na Górnym Śląsku pozostawiał więcej nowych pytań niż odpowiedzi. Po stronie niemieckiej zaczęto szybko twierdzić, że tak zwany polski terror, czyli wydarzenia pomiędzy drugim powstaniem Śląskim plebiscytem doprowadziły do korzystnego dla Polski wyniku głosowania na terenach na wschód od Odry, czyli na tych, można powiedzieć, bardziej polskich jeszcze terenach Górnego Śląska na prawym brzegu Odry. Tutaj Niemcy zarzucali Komisji Międzysojuszniczej, że nie zachowała ona neutralności, bo odpowiedziano za stan pewnej permanentnej niepewności prawnej, co nie było korzystne. Natomiast dlaczego plebiscyt na Górnym Śląsku nie zdał egzaminu? No przede wszystkim patrzył z punktu widzenia politycznego, dlatego że i Polacy, i Niemcy, obydwie strony ogłosiły się zwycięzcami w pewnym sensie. Było z góry wiadomo, że plebiscyt pozostawi dalej problem pewien, który musiałby zostać uregulowany znowu nie przez ani w zasadzie przez Polaków, ani przez Niemców, tylko na mocy decyzji państw, które wygrały z Niemcami I wojnę światową. Oczywiście mamy po plebiscycie, mamy trzecie powstanie śląskie. Tutaj po wybuchu powstania śląskiego następuje dymisja kanclerza Fehrenbacha. Jednak on został poproszony przez prezydenta Rzeszy o wznowienie prac, on tam jakby ostatecznie zrezygnował, musiał zrezygnować, dlatego między innymi, że tam wchodziła jeszcze kwestia tego, że Francja politycznie chciała jeszcze Niemcy w tym momencie zdusić, dlatego że jeszcze tam zażądała, wymusiła na Anglii, żeby z kolei obydwie te strony przekazały Niemcom, że muszą zapłacić ostateczną sumę reparacji, którą szacowano na 132 miliardy marek w złocie. Tutaj nowym kanclerzem Niemiec został polityk partii Centrum, Józef Wirth, to był były minister finansów Rzeszy. To jest dość istotne, że kanclerz był z partii Centrum, dlatego że partia Centrum na Górnym Śląsku w tym okresie jako partia oczywiście niemiecka odgrywała największą rolę. Była to partia katolicka. Tutaj jej głównym, w zasadzie jednym z głównych przedstawicieli była wspomniana w poprzednim referacie postać Karola Ulicki. Ale jeszcze wracając do tego momentu po trzecim powstaniu śląskim, nie było do końca wiadomo, jak to się rozstrzygnie, chociaż patrząc na postawę Francji, która bardzo stała przy Polsce i której zależało bardzo na tym, żeby Niemcy zostały jak najbardziej osłabione. Temu miało służyć sojusz z Polską, temu miało służyć poparcie Francji od początku, od konferencji paryskiej aż po zakończenie tego tej całej sprawy z podziałem Górnego Śląska. Natomiast Niemcy liczyli bardzo tutaj na Wielką Brytanię. Uznawali politycy niemieccy, że tylko Wielka Brytania może jeszcze coś zmienić w tej sytuacji, ponieważ coraz bardziej liczono się po cichu z tym, że podział nastąpi, podział jakby obszar plebiscytowy zostanie podzielony. Niemcy oczywiście liczyli, mieli płonne nadzieje na to, że skoro oni nominalnie wygrali plebiscyt, to jakby oczywiście chcieliby, żeby zwycięzca brał wszystko. Tutaj jakby głównie dzięki postawie Francji nie było o tym w ogóle mowy. Natomiast utworzono tam, tylko wspomnę, taką organizację polityczną, w zasadzie organizację, taki urząd, który jednocześnie pełni funkcje polityczne, podobne, analogiczne do Naczelnej Rady Ludowej, to był niemiecki wydział dla Górnego Śląska, Deutsche Ausschuss für Oberschlesien, tam prawda, Hans Lukaszek, inny polityk centrum, tym kierował. Hans Lukaszek był odpowiedzialny zresztą wcześniej za propagandę, tutaj proniemiecką przed plebiscytem. Co jest istotne, to w tym okresie, czyli po trzecim powstaniu śląskim w lipcu i sierpniu 21 roku, sprawa Górnego Śląska, czyli tego niepodzielnego Górnego Śląska, jaki miał być w zamyśle cały pozostać przy Niemczech,
stała się sprawą taką ogólnoniemiecką, oczywiście kierowaną przez propagandę, przez te same organizacje, które prowadziły propagandę przed plebiscytem, parę miesięcy wcześniej. No i tutaj chciałbym tylko zacytować, tutaj takie było wydarzenie, jedno z największych wydarzeń polityczno-kulturalnych w tym czasie było takie spotkanie Filharmonii Berlińskiej 15 lipca 2021 roku, gdzie przemawiali liczni politycy, m.in. poseł partii Centrum Hans Herschel i wystąpił tam również znany pisarz Gerhard Hauptmann, który był zdobywcą literackiej Nagrody Nobla z 1912 roku. I on też tutaj przemawiał do państw Antanty i do prawda, Rady Najwyższej Ligi Narodów, ponieważ cytat, w jej interesie nie może leżeć tworzenie nieustannych źródeł ognia, które zagrażają dziełu pokoju, które prędzej czy później muszą wywołać straszliwszą pożogę światową niż ta, z która z trudem została ugaszona. Nowa pożoga światowa zmiotłaby ostatnie ślady ludzkiego dobrobytu i ludzkich uczuć, zrównałaby z ziemią gmach dawnej kultury i pozostawiła po sobie stertę popiołów. Koniec cytatu. Tutaj na tym samym przemówieniu Hans Herschel grzmiał, że jeżeli stracimy Górny Śląsk, to przegramy wojnę po raz drugi, tego żaden rząd nie przetrwa. I że jeżeli stracimy Górny Śląsk, to przyjdzie bezrobocie w dotychczas nieznanym rozmiarze. Koniec. Tak więc tutaj zwracano uwagę propagandowo, chociaż jak mówię, politycy w tym czasie liczyli się z tym, że jakby już sprawa jest przesądzona. I to nie dlatego, że plebiscyt jakby sam nie rozstrzygnął tego i nie dlatego, że trzecie powstanie też w sumie ostatecznie tego nie rozstrzygnęło, ale dlatego, że Francja na arenie międzynarodowej w tamtym momencie miała taki wpływ szeroki, że jakby jej głos miał być tutaj decydujący. Zresztą całą sprawę oddano Komisja Międzysojuszniczek, bo uznała, że nie poradzi sobie z tym tematem. Zresztą ta sprawa miała być rozstrzygnięta podziału Górnego Śląska na wyższym jakby poziomie i miała się nią zająć Liga Narodów, czyli taka międzynarodowa organizacja, coś takiego jak dzisiaj ONZ. Liga Narodów z siedzibą w Genewie. No i w Niemczech przyjęto tą decyzję ze sceptycyzmem, ponieważ sama instytucja kojarzyła się no, z traktatem wersalskim, nie ufano jej. Tutaj na przykład prałat Karol Ulicka w wywiadzie prasowym z połowy sierpnia 2021 roku mówił, że oznacza ta decyzja, że Liga Narodów ma to właśnie o tym decydować. To jest dalsze odsunięcie w czasie rozstrzygnięcia w sprawie Górnego Śląska i przez to rozczarowuje to niemiecką ludność. Koniec cytatu. I dalej Ulicka jeszcze mówił, że wierzę, że decyzja w głównym mierze zapadła i że poprzez przekazanie sprawy do Rady Ligi Narodów zyskano jedynie na czasie, aby przygotować odpowiednie przyjęcie decyzji przez ludność górnośląską. I rzeczywiście taka decyzja padła. Jej wynik znamy. To jest ta linia podziału Górnego Śląska, która była już dzisiaj przedstawiona. Oczywiście kanclerz niemiecki wyraził głębokie rozczarowanie. Uznał, że to jest naruszenie traktatu wersalskiego, rząd niemiecki sprzeciwiał się wyraźnie, powstaje w ten sposób sytuacji, jak mówił sam kanclerz na swoim przemówieniu. Ale dlaczego tak się stało? Dlaczego w zasadzie trochę bez walki ze strony Wielkiej Brytanii ta decyzja została podjęta w Genewie? Decyzja, co by nie mówić, korzystna dla Polski, biorąc pod uwagę całościowy układ sił, no to tutaj mamy do czynienia z tym, że Anglia jakby, Wielka Brytania zaczęła trochę odpuszczać sprawy europejskie, dlatego że Niemcy coraz bardziej gospodarczo i politycznie zbliżały się do sojuszu z Rosją Sowiecką, do czego ostatecznie w kwietniu 2022 roku doszło w Rapallo, więc Anglia tutaj uznała, że ona nie będzie, podobnie jak to miała mieć w zwyczaju wcześniej w historii, zajmować się szczegółowo z środkową Europą, w ogóle kontynentalną Europą, dlatego że jakby ten sojusz pomiędzy Niemcami a Rosją Sowiecką miał zagwarantować Anglii
że jakby Francja nie zyska przewagi na kontynencie. Przez to Anglia będzie miała wolne ręce poza Europą. No, jak wiadomo, była jeszcze wówczas mocarstwem kolonialnym w tym czasie. No, oprócz tego trzeba powiedzieć, że tutaj te dymisje kanclerzy, zresztą po tej decyzji Ligi Narodów znowu kanclerz niemiecki ustąpił ze stanowiska, zresztą później wrócił, no ale jakby jest to wyraz ogólnego zamieszania wewnętrznego w Niemczech. Co by nie mówić tutaj też do głosu dochodzą takie głosy ekstremistyczne, nacjonalistów. Ten nacjonalizm niemiecki, on ma różne oblicza, to by można było na ten temat osobny wykład wygłosić, ale rzeczywiście Deutsche Nationale Volkspartei przede wszystkim, ale też partia, którą kierował późniejszy kanclerz i zdobywca pokojowej Nagrody Nobla Gustav Stresemann, też tutaj głosiła hasła no, bardziej zwrócone przeciwko Polsce, ale też oczywiście przeciwko Francji. Natomiast partia Centrum Katolicka, ona była tutaj raczej no, taką partią kompromisu. Ona przede wszystkim krytykowała tutaj Francję jako prowodyra tego nieszczęsnego dla Niemiec przebiegu wypadków. Się też protestowano. No, w zasadzie no, Niemcy nie mogli nic zrobić oprócz tego, żeby przyjąć. Tutaj niby jeszcze wygłaszali tutaj Stresemann 25 października, czyli 5 dni po ogłoszeniu podziału Górnego Śląska, Stresemann, czyli przywódca Deutsche Volkspartei, on głosił, że trzeba to odrzucić, że nie można przyjąć absolutnie, no ale jakby Niemcy no, nie mogły tego nie przyjąć, dlatego że to by było pogwałcenie całej polityki międzynarodowej w Europie, no i groziłoby to wznowieniem wojny przede wszystkim, dlatego w końcu musieli przełknąć gorycz porażki i pozwolić na odłączenie części Górnego Śląska od Polski, od Niemiec i przyłączenia do Polski. No tak, tutaj jeszcze w międzyczasie była sprawa konwencji genewskiej, ale tutaj ta sprawa była poruszona w pierwszym referacie, dlatego podsumowując, chciałbym zakończyć takim cytatem z gazety Berliner Börsenkurier z 15 lipca 1922 roku. Parę dni wcześniej nastąpiło to, na co wszyscy Niemcy czekali, czyli wojska francuskie przede wszystkim opuściły cały teren plebiscytowy, ale w tym cytacie on jest taki dość ironiczny. W lutym 1920 roku sprzymierzone mocarstwa ogłosiły nową erę wolności i sprawiedliwości. Zamiast obiecanej wolności na oczach Komisji Międzysojuszniczej dokonano najbardziej niewiarygodnego gwałtu. Nie była to sprawiedliwość, która spotkała naród niemiecki, lecz rażąca niesprawiedliwość, której nie da się już prześcignąć. Na Górnym Śląsku ustał wszelki porządek publiczny. Krajem od miesięcy rządzą bandy i terroryści, którzy wszędzie sieją terror. Rządy Komisji Międzysojuszniczej były czasem grozy. Szczególnie smutną rolę odegra przedstawiciel Francji, generał Relau. Wiemy, że ten Niemcożerca przyjechał na Górny Śląsk, aby oddać nasz kraj w ręce Polaków. Leron ponosi największą winę za zamieszki i za możliwy do wywołania nieporządek publiczny. Leron sprawował swoją władzę jak tyran. To wszystko z mojej strony. Bardzo dziękuję za uwagę. Bardzo dziękuję. Można tak trochę podsumować, że żeby poznać historię pełną, należy wysłuchać obu stron i tego głosu tej drugiej strony ciągle mamy pewien niedosyt. Także bardzo dziękuję za wygłoszony referat. A teraz głos oddaję panu Maciejowi Szeptyckiemu. Tytuł referatu: generał broni Stanisław Szeptycki w służbie Rzeczpospolitej Polskiej. Oddaję głos. Szczęść Boże. Szanowni Państwo, moją opowieść o generale Szeptyckim oparłem o pewien szerszy referat, który przygotowałem na jego temat na potrzeby konferencji Instytutu Pamięci Narodowej. I ten referat ma na się tytuł Bóg, Honor i Ojczyzna o roli generała broni Stanisława Szeptyckiego w kształtowaniu postaw etycznych w Wojsku Polskim. I stąd moja opowieść o generale Szeptyckim będzie dzisiaj trochę opowieścią podwójnie szerszą. To znaczy, po pierwsze, o nim opowiadając
opowiem wam o większej historii, w tym sensie, że będzie to historia większej ilości wydarzeń, które dotyczyły Polski, siłą rzeczy. Bo opowiem wam o tym, co robił generał Szepetyski przed i po, zanim przyjechał na Górny Śląsk i wyjechał. A po drugie, spróbuję o tym opowiedzieć też trochę w takim ujęciu, może właśnie heretycznym, to znaczy z tych trzech elementów dewizy Wojska Polskiego, duch, honor i ojczyzna, które za czasów, kiedy generał służył Wojsku Polskim, istniały tylko dwie. Dla przypomnienia był to honor i ojczyzna wprowadzony ustawą sejmową w 1919 roku, ale też te dwa słowa, honor i ojczyzna, są wyryte na rewersie orderu Virtuti Militari, który tu widzimy. Wybrałem tylko jeden, ojczyzna, ze względu na czas, który nas ogranicza. Wreszcie to, co będzie ilustracją do mojej opowieści, to są pamiątki po generale, które są częścią składową Archiwum Szepetyskich, którego mam zaszczyt być kustoszem, a które możecie w sporej części, do czego serdecznie zachęcam, zobaczyć na wystawie poświęconej generałowi Szepetyskiemu, która jest otwarta już aż do końca września w Muzeum Śląskim. Serdecznie zapraszam z kolami tej i są też tam trzy portrety jeszcze generała, które wiszą na wystawie głównej malarskiej. Możecie to obejrzeć, bo dotknąć nie, ale zobaczyć można naprawdę. Tu będą tylko reprodukcje. Wybaczcie, że ja przeczytam to, co mam do powiedzenia, bo staram się to zrobić dość dynamicznie, tę opowieść, bo chciałbym zachować porządek czasu. I dziwnym trafem zacznę od epilogu. Epilog. W początku lutego 1945 roku do gabinetu ówczesnego kierownika resortu obrony narodowej Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, generała broni Michała Żymierskiego, wszedł bardzo wysoki, starszy mężczyzna. Był ubrany w przedwojenny mundur generała broni. Na piersi oraz pod szyją miał zawieszone dwa ordery Virtuti Militari. Przyszedł, aby zgłosić swoją gotowość służenia ojczyźnie. 16 maja objął funkcję pierwszego po wojnie prezesa Polskiego Czerwonego Krzyża. Po 4 miesiącach inwigilowany przez Urząd Bezpieczeństwa Publicznego został usunięty z zajmowanego stanowiska. Największą tragedią jednak stało się to, że jego adiutant, major Michał Łaszkiewicz, popełnił samobójstwo. Nie chciał on bowiem donosić na przełożonego. Zanim jednak doszło do tej tragedii, major odwiedził dom generała w Korczynie i przez kilka dni i nocy usuwał z jego osobistego archiwum materiały, które mogły posłużyć Urzędowi Bezpieczeństwa do sformułowania oskarżeń. Nasz bohater, mając 77 lat, ostatni raz w swoim życiu podjął próbę służenia ojczyźnie. Tym razem pod dowództwem marszałka Żymierskiego. Zrobił to mimo, że wiele lat wcześniej to on był zwierzchnikiem wówczas majora, a potem pułkownika Michała Żymierskiego, który służył w Legionach Polskich i w wojnie polsko-bolszewickiej w Wojsku Polskim. 5 lat później, 9 października 1950 roku, nasz bohater zmarł w swoim domu w Korczynie koło Krosna. Władze cywilne i wojskowe nie zezwoliły na pogrzeb z honorami wojskowymi, ani nawet na wydrukowanie klepsydry. Byłego komendanta Legionów Polskich, szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, ministra spraw wojskowych, dowódcy armii i frontów, komandora orderów Virtuti Militari Odrodzenia Polski, 4-krotnie odznaczonego Krzyżem Walecznym, żegnała tylko najbliższa rodzina, znajomi i sąsiedzi oraz orkiestra reprezentacyjna Ochotniczej Straży Pożarnej z Korczyny. Jego trumna była przykryta biało-czerwonym sztandarem uszytym przez jego bratanicę z obrusu i płótna pochodzącego z obrusu ze szkoły tkackiej. Tak na wierzch warte odchodził jeden z najważniejszych twórców Wojska Polskiego i jeden z najważniejszych twórców niepodległej Polski. Mówiliśmy dzisiaj dużo o granicy. Granica. Czy jest granica służby ojczyźnie? W dwóch telegramach wysłanych z Krakowa 20 maja 1926 roku ówczesny inspektor armii nr 4 prosił ministra spraw wojskowych, marszałka Polski Józefa Piłsudskiego i pełniącego obowiązki prezydenta RP, marszałka Sejmu Macieja Rataja o natychmiastowe zwolnienie z zajmowanego stanowiska i przeniesienie w stan spoczynku. Wysłanie tych pism było wynikiem podjętej przez inspektora dramatycznej decyzji o natychmiastowym zakończeniu służby ojczyźnie. Decyzji podjętej w konsekwencji wykorzystania przez Józefa Piłsudskiego części Wojska Polskiego do przeprowadzenia zamachu stanu, obalenia prezydenta i rządu. Autor telegramów nie godził się ze sposobem, w jaki marszałek sięgnął po władzę w kraju i w wojsku,
a zwłaszcza z tym, że do osiągnięcia swoich celów politycznych doprowadził do bratobójczych walk w szeregach Armii Polskiej, w wyniku których zginęło 215, a rannych zostało 606 polskich żołnierzy. Sam inspektor, który dzień po rozpoczęciu przez Piłsudskiego walk w stolicy, to jest 13 lipca, wieczorem decyzją prezydenta RP Stanisława Wojciechowskiego, został wyznaczony na dowódcę wszystkich wojsk kraju, 15 maja przerwał dalsze walki i akcje zaczepne, zaraz po tym, gdy otrzymał stosowny rozkaz od marszałka Macieja Rataja, który w wyniku zamachu stanu objął funkcję prezydenta RP. Bez wahania zatrzymał wszelkie działania, pomimo że w rejonie Warszawy udało mu się stworzyć wyraźną przewagę wojskową. Zrobił to pomimo nalegań skupionych wokół niego wojskowych, aby akcji nie przerwał. Tłumaczył to swoje postępowanie w następujący sposób, cytuję. Czy mam być nowym buntownikiem? Czy nie dość krwi? Uznałem władzę legalną, nie wolno szarpać wojskiem. Nie mogę brać na swoje sumienie przedłużania wojny. Nikt z was mnie nie przekona. Szukajcie sobie do tego innego generała. Wojna atomowa jest najgorszym złem niż wszystkie inne. Ci, co zburzyli, niech teraz budują. Koniec cytatu. Dziesięcioletnia służba naszego bohatera w Wojsku Polskim musiała skończyć się nieodwracalnie. Granica została przekroczona. Znamienne, że ponad 7 lat wcześniej, 4 stycznia 1919 roku, ten sam człowiek, pełniący wówczas funkcję szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, osobiście i z narażeniem własnego życia zatrzymał zamach stanu zorganizowany przez pułkownika Mariana Januszewicza, Eustachego Sapiechę i Jerzego Ciechowieckiego oraz ich wspólników. Dzięki swojej determinacji zapobiegł rozlewowi krwi i rozłamowi w szeregach Młodej Armii. Ten prawicowy pucz był wymierzony w rząd Jędrzeja Mraczewskiego, ale również w naczelnika państwa i wodza naczelnego Józefa Piłsudskiego. Co ciekawe, 2 dni później szef Sztabu Generalnego na prośbę Józefa Piłsudskiego wyjechał do Krakowa z misją specjalną. Tam przez całą noc bezskutecznie próbował namówić Ignacego Paderewskiego do utworzenia rządu jedności narodowej. Rano z niespodziewaną pomocą wojsku przyszła żona późniejszego premiera. W drzwiach pokoju, w którym w 4 oczy rozmawiali szef Sztabu Generalnego i Paderewski, stanęła pani Helena Paderewska i powiedziała tylko 2 słowa. Ignasiu, jedziemy. Niezwłocznie, ale po zjedzeniu śniadania wszyscy 3 pojechali pociągiem do Warszawy. Tym sposobem skuteczne działania o charakterze towarzyskim podjęte przez szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego zażegnały pierwszy poważny kryzys polityczny na najwyższych szczeblach odradzającego się państwa polskiego. Czym jest kariera? 20 czerwca 1922 roku inspektorowi armii nr 4 w Krakowie przypadł zaszczyt przyjmowania w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej przyznanej Polsce części Górnego Śląska. Tego dnia rano o godzinie 8:15 przekroczył on na czele oddziału Wojska Polskiego granicę pod Szopienicami i witany uroczyście przez wojewodę Józefa Rymera, posła Wojciecha Profantego i członków tymczasowej Rady Wojewódzkiej wkroczył do Katowic. 6 dni później, 26 czerwca 1922 roku, o czym była tu już mowa, w Piekarach Śląskich, w odpowiedzi na powitanie wygłoszone przez 87-letniego Walżyńca Hajdę, zwanego Werdychorą Górnośląskim, wiecie to najlepiej, dowódca Wojska Polskiego odpowiedział: nie będzie pan wprawdzie widział Wojska Polskiego, lecz usłyszy pan za chwilę tętent ułanów polskich, którzy tędy przejeżdżać będą. Niech choćby to jest nagrodą za pańską tęsknotę do Polski i pańskie cierpienia dla Polski. Zaś w swoim wpisie do parafialnej cieni pamiątkowej tam w Piekarach Śląskich nad Boratem napisał: generał broni, któremu przypadło w udziale zaszczytne zadanie wprowadzenia Wojska Polskiego do prastarej dzielnicy piastowskiej, przybył na to święte miejsce, by uzyskać błogosławieństwo Matki Bożej dla całej Armii Polskiej. Koniec cytatu. Wraz z tymi wydarzeniami kończył się okres 4 lat walk o niepodległość ojczyzny. Walk, w które nasz bohater był zaangażowany niemal nieprzerwanie, jakże żaden inny z ówczesnych najwyższych dowódców. Obejmował kolejne powierzane mu funkcje i stanowiska, nie patrząc na to, czy są to stanowiska wyższe czy niższe w stosunku do wcześniej zajmowanego. Jego jedyną motywacją działania była chęć służenia ojczyźnie i walka o jej granice bez względu na to, czy budowało to jego osobistą karierę w wojsku, czy nie. Jeden z jego podwładnych, kapitan sztabu generała Stanisław Rostworowski, tak opisywał swego przełożonego: generał nasz ma rzecz rzadką w Polsce.
brak chorobliwej ambicji. Był szefem sztabu, więc piastował godność najwyższą prawie w wojsku. Teraz jest dowódcą jednego z najtrudniejszych frontów, bo trójfrontowego. Wyrobił sobie nazwisko jednego z pierwszych polskich generałów i to chce zachować. A tak pisał w marcu 1919 roku sam Józef Piłsudski, gdy ówczesnego szefa sztabu generalnego na jego własną prośbę kierował na stanowisko dowódcy dywizji litewsko-białoruskiej. Powierzając generałowi dywizji dowództwo wojsk operujących na Litwie i Białorusi, wyrażam mu za jego służbę na stanowisku szefa sztabu generalnego moje najgorętsze podziękowanie i uznanie. Jego mądra, pełna inicjatywy i energii praca położyła podwaliny pod budowę armii polskiej, tworzonej w warunkach, w jakich nie organizowała się żadna armia, poza niczego i w momencie rozgorzenia się wojny na wszystkich prawie frontach. W młode szeregi armii polskiej umiał wpajać poczucie niezłomnej subordynacji i honoru, bo sam tych cudów żołnierskich był wyrazem, służąc zgodnie z tymi naczelnymi zasadami, nawet z poświęceniem swoich osobistych ambicji. Rok później naczelny wódz zlikwidował podział na fronty na wschodzie i wprowadził bezpośrednią komendę naczelnego dowództwa nad armiami. Tak te zmiany opisywał ich naoczny świadek, cytowany wcześniej kapitan Rostborski. Dziwne to koleje losów. Nasz dowódca ustąpił połowę swoich dywizji frontu, by zrobić miejsce dla Dowbora. Dowbor, dla przypomnienia, to generał Dowbor Miśnicki. Zszedł przez to dwa stopnie niżej w hierarchii wojskowej, ale ani do dymisji się nie podał, ani w spełnianiu otrzymanego rozkazu nie zawahał. Dowborowi było i tego za mało. Postawił swoje warunki niemożliwe do przyjęcia i dostał dymisję. Naszego dowódcę wetują za ustępstwo. Do Dowbora my wojskowi mamy żal. Wreszcie naczelny wódz już po zwycięstwie nad bolszewikami tak witał w osobistym liście powracającego do służby po 20-miesięcznej ciężkiej chorobie, przepraszam, po 2-miesięcznej ciężkiej chorobie byłego dowódcę frontu północno-wschodniego. Tu widzicie Państwo ten list. Kochany generale, powróciwszy przed 2 dniami z frontu, gdzie przebywałem przez ostatnie 2 tygodnie, z prawdziwą przyjemnością przeczytałem list generała, z którego się dowiaduję, że stan zdrowia pozwoli mu powrócić do dalszej pracy. Ostatnie jednak dni przyniosły tyle zmian w naszej sytuacji wojennej, że nie umiem bliżej określić funkcji, jaką mógłbym przekazać panu generałowi. Proszę mi jednak wierzyć, że w najbliższym czasie nie omieszkam skorzystać ze znanej mi dobrze wiedzy i doświadczenia wojennego pana generała i powołam go do dalszej współpracy. Zatem do miłego widzenia, kochany generale w Warszawie. Wkrótce potem nasz bohater już jako inspektor armii nr 4 w Krakowie objął kierownictwo nad utworzonym na swój wniosek wyższym dowództwem wojskowym i osobiście dowodził wszelkimi działaniami Wojska Polskiego wspomagającymi III Powstanie Śląskie. We wspomnieniach z tego okresu napisał: w dniu 20 czerwca 1922 roku stanąłem na rynku katowickim, słuchając mszy świętej polowej odprawianej u ołtarza postawionego u drzwi teatru, na którego frontonie wisiał jeszcze napis Deutsche Kunst, Deutsche Gens, co znaczy niemiecka kultura, niemiecki ruch. Jakie mną wówczas myśli targały, opisać trudno. Była to najwspanialsza chwila mojego życia, powiedział 55-letni mężczyzna, który miał za sobą prawie 40 lat służby w wojsku. Właśnie zakończyła się walka o Polsko-Śląska, a wraz z nią walka o granice II Rzeczpospolitej. Czym jest służba? 3 listopada 1918 roku do stacjonującego we Włoszech nad rzeką Piawą dowódcy 85. Brygady Strzelców CK Armii z Warszawy dotarła pilna depesza Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego z propozycją objęcia dowództwa nad wszystkimi siłami zbrojnymi na obszarach dawnej okupacji austro-węgierskiej oraz tej części Galicji, która się pod władzą polską znajduje. Generał major CK Armii na swój wniosek 5 listopada otrzymał od cesarza Karola zwolnienie z CK Armii i zgodę na wstąpienie powstającego Wojska Polskiego. 7 listopada 1918 roku w Warszawie złożył uroczystą przysięgę wojskową, stając się żołnierzem Wojska Polskiego w randze inspektora generalnego broni. Jednocześnie otrzymał od Rady Regencyjnej awans do stopnia generała porucznika. Z chwilą ogłoszenia niepodległego państwa polskiego 16 listopada 1918 roku objął jako pierwszy w historii niepodległej Polski stanowisko szefa sztabu generalnego Wojska Polskiego. Ciekawym pozostaje fakt, że ten sam człowiek rok wcześniej jako generał major CK Armii pełnił funkcję generała gubernatora okupacji austro-węgierskiej w Lublinie, czyli najwyższego przedstawiciela monarchii austro-węgierskiej na terytorium Królestwa Polskiego. 27 października 1917 roku o godzinie 10 na Zamku Królewskim w Warszawie
odbyła się uroczysta ceremonia intronizacji członków Rady Regencyjnej, metropolity warszawskiego arcybiskupa Aleksandra Kakowskiego, prezydenta Warszawy księcia Zdzisława Lubomirskiego oraz Józefa Ostrowskiego. W imieniu cesarza Austro-Węgier patent powołujący Radę Regencyjną wręczał jej członkom nasz bohater. W dalszej części uroczystości, jako osobisty przedstawiciel cesarza Karola, przyjął od członków Rady Regencyjnej zapewnienie o lojalnej współpracy zgodnie z postanowieniami cesarskich proklamacji. W miesiącach poprzedzających te doniosłe wydarzenia, będąc bezpośrednio zaangażowany w traktacje polityczne zmierzające do powołania Rady Regencyjnej i polskiego rządu, nasz bohater przeżywał wielką osobistą tragedię. Tak o tym pisała w swoim pamiętniku księżna Maria Lubomirska, żona ówczesnego prezydenta Warszawy, a późniejszego członka Rady Regencyjnej. Przybywszy do Warszawy, stał twardo na straży, głusząc własne serce powołującego do łoża chorej na Zmeringu żony. Podporządkował sprawę własną obowiązkowi i służbie krajowi. I gdy na skutek drugiej nagłej depeszy do Maryni w niedzielę przyjechał, zupełnie nieprzytomną ją zastał, samotnie umierającą po trzecim krwotoku. Zaledwie mieli dwie doby. Pomiędzy długimi miesiącami rozłąki, a tym na wieki rozstanie. Bezdennie smutne i tragiczne. Maria Sawiechów-Godeńska zmarła 26 września 1917 roku. Cierpliwość. 10 kwietnia 1917 roku legiony polskie zostały przekazane pod zwierzchnictwo generała Hansa Hartwiga von Bessellera, niemieckiego generała gubernatora warszawskiego na terytorium Królestwa Polskiego. Z taką decyzją cesarza Austro-Węgier i cesarza Niemiec nie mógł się zgodzić poddany cesarza Austro-Węgier i pułkownik CK Sztabu Generalnego, jednak przede wszystkim Polak, pełniący wówczas funkcję komendanta Legionów Polskich. Tego samego dnia podał się do dymisji zajmowanego od 8 miesięcy stanowiska. 3 tygodnie później w salach warszawskiego hotelu Wiktoria odbył się raut pożegnalny. Raut to jest taka impreza, po naszemu, na cześć ustępującego komendanta. Tydzień wcześniej został on awansowany przez cesarza Karola do stopnia generała majora CK Armii. W uroczystości brali udział zarówno jego następca na stanowisku komendanta wówczas już Polskiej Siły Zbrojnej, pułkownik Zygmunt Zieliński, jak i komendanci wszystkich brygad legionowych i pułków legionowych oraz bardzo liczne delegacje oficerskie. Zwracając się do zebranych, ustępujący komendant Legionów Polskich powiedział: dochodzące mnie słowa gratulacji z racji awansu zatruwa mi żal i ból z powodu konieczności rozłączenia się z tymi, których sercem żołnierza i Polaka tak ukochałem. Mam za sobą 30 lat służby wojskowej i na niejednym byłem stanowisku. Nigdzie przecież nie doznałem takiej serdeczności jak w Legionach. Mam nadzieję, że słońce, które Legionom po dniach niepogody przyświecać pocznie, będzie i moim udziałem. A da Bóg, że kiedyś będzie mi dozwolone wrócić do tych, których tak bardzo ukochałem. Legiony Polskie nie żyją. Generał, były komendant Legionów Polskich, decyzją cesarza Karola miał objąć następnego dnia stanowisko generała gubernatora lubelskiego. Społeczeństwo polskie zarówno w austro-węgierskiej części okupacji Królestwa, jak i w Galicji przyjęło tę prestiżową nominację Polaka z dużymi nadziejami. Wyraz temu dał m.in. w swoim przemówieniu dowódca 5. Pułku Piechoty Legionowej podpułkownik Leon Perpecki, który w trakcie wspomnianego wcześniej rautu w hotelu Wiktoria powiedział: źle jest, gdy wśród żołnierzy wkradnie się polityka. Jest to przeważnie zabójcze dla dyscypliny i sprawności danego oddziału. Dobrze natomiast jest, gdy żołnierska szczerość i otwartość przedostanie się do polityki, uprości jej zabywane meandry. Wiem, że generał poniesie te walory na nowe stanowisko i przyczyni się do znacznego uproszczenia stosunków między ludnością i władzami. Dzielny Polak i dzielny żołnierz i dobry Polak generał nie żyje. W wypowiedzi podpułkownika Berbeckiego możemy usłyszeć echa wewnątrzlegionowego konfliktu o charakterze politycznym trwającego całą jesień 1916 roku. Wraz z dymisją złożoną 29 lipca w Komendzie Legionu przez brygadiera Józefa Piłsudskiego, formacja ta przeżywała wyraźny kryzys tożsamości. Komendant pierwszej brygady, nie mogąc skłonić naczelnego dowództwa armii austro-węgierskiej do przekazania mu zwierzchnictwa nad całością polskiej formacji, wolał odejść z zajmowanego stanowiska. Zwolennicy komendanta pierwszej brygady, podobnie jak on, składali dymisję, nie wyobrażając sobie dalszej służby bez swojego wodza. Nasz bohater był odmiennego zdania. Pełniąc od 3 sierpnia nie tylko funkcję komendanta 3 Brygady Legionów, ale również zastępcy komendanta Legionów Polskich, był faktycznym zwierzchnikiem całej polskiej formacji.
Przez całą jesień 1916 roku nie szczędził wysiłków, aby przekonać nie tylko Józefa Piłsudskiego do pozostania w wojsku, ale przede wszystkim przez wiele miesięcy przekonywał osobiście i publicznie składających dymisję legionistów do zakończenia tej, jak mówił, pożałowania godnej dziecinady. Ze względu na szacunek, jakim się cieszył, wpłynął na decyzję wielu. Na jednym z publicznych spotkań w Baranowiczach powiedział takie słowa. Jestem najstarszym oficerem legionowym, chociaż może mnie kto za intruza uważać. Ale rodzina moja już za Rzeczpospolitej walczyła w Armii Polskiej. Jako taki mam prawo powiedzieć swoje zdanie. Dymisji panów dalej nie puszczę, mam je w kieszeni. Dlaczego? Bo nie mogą dopuścić do samobójstwa legionów. Dziś sprawę polską reprezentują legiony. Każdy musi przyznać, że w państwach centralnych, w koalicji, w całym świecie legiony reprezentują niepodległość. Jeśli komu to legionom zawdzięczać trzeba, gdy na konferencji pokojowej będzie mowa o polskiej sprawie. Przypominam, że mamy rok 1916. Panowie, wnieśliście dymisję, aby zaznaczyć swoją sympatię dla waszego komendanta Piłsudskiego, który był wam gwiazdą przewodnią. Komendant był waszym wodzem i jest i zawsze pozostanie moralnym wodzem legionów. Austria nam niczego dotąd nie dała, ale ojcowie nasi czekali lat 100 na Armię Polską. My czekaliśmy 2 lata. Czy teraz ma nam brakować cierpliwości? Niech się panowie rozejdą do swoich oddziałów i tam im to oświadczą. A tak dodam, że jak długo ja stoję na czele legionów, do samobójstwa nie dopuszczam. 14 listopada 1916 roku nasz bohater objął funkcję komendanta legionów polskich, które miały teraz nosić nazwę Polskiego Korpusu Posiłkowego. 1 grudnia tego roku na stolicy proklamowanego Królestwa Polskiego pojawiły się polskie oddziały. Na ich biało-czerwonych sztandarach i na czapkach żołnierskich widniał polski orzeł. Po raz pierwszy od 85 lat, to jest od upadku powstania listopadowego, ulicami Warszawy jechało Wojsko Polskie. Na jego czele, na wielkim gnianym koniu, jechał bardzo wysoki mężczyzna w szarym mundurze legionowym, komendant Legionów Polskich. Służbę w polskiej formacji rozpoczął nasz bohater pół roku wcześniej, w bardzo trudnym, jak już mówiłem, dla legionów okresie. Właśnie zakończyła się najkrwawsza dla Polaków bitwa pod Kostrzychnówką, w której ogółem poległo, zostało rannych i zginęło ponad 2000 legionistów. Jednocześnie rozpoczął się bardzo polityczny okres w historii legionów. W tym warunku przyszło 3. i 2. Brygadzie Legionów oraz 2. Pułkowi Ułanów Legionowych odeprzeć 3 sierpnia w rejonie Rudki Mieryńskiej pod nad Stawokiem ofensywę rosyjską. Wymienione oddziały polskie pod zwierzchnim dowództwem naszego bohatera skutecznie zatrzymały natarcie przeciwnika. Kilka miesięcy później komendant 3. Brygady został odznaczony przez cesarza Franciszka Józefa prestiżowym orderem Żelaznej Korony II klasy z dekoracją wojenną. Tu Państwo widzicie. Dodam, że było to najwyższe odznaczenie bojowe, jakie kiedykolwiek otrzymał polski legionista od cesarsko-królewskich zwierzchników. O czym nikt prawie nie wie. Dowódca oddziałów legionowych zdawał sobie jednak doskonale sprawę, że to zwycięstwo jest udziałem wszystkich podległych mu żołnierzy, a nie jego osobistym sukcesem. Zaraz po bitwie, 4 sierpnia, w swoim rozkazie okolicznościowym do podwładnych napisał tak. Do chwalebnych kart wojennej historii legionów przybył dzień nowy, dzień 3 sierpnia 1916 roku, który raz jeszcze stwierdził niezwykłą wartość polskiego oręża. Wszystkie oddziały będące wczoraj pod moją komendą stanęły w pełni na wysokości swego zadania. Tak te, które wyborem męstwa trwały pod gradem pocisków rosyjskiej artylerii w obronie pozycji, jak również te, które przypadły w udziale bohaterskim i pełnym inicjatywy kontratakiem wyprzeć masy nieprzyjaciele zdobytych przez poprzednio na naszych sąsiadach okopów. Nie omieszkam jednocześnie wyrazić swego głębokiego uznania dla wszystkich oficerów i żołnierzy tych dzielnych oddziałów, a pełen żalu za tymi, których w bitwach wczorajszych ubyło z szeregów, cześć moją najwyższą składam ich pamięci. Była to ostatnia bitwa, którą stoczyły Legiony Polskie w swojej historii. 3 lata później, po zdobyciu przez Wojsko Polskie Mińska na Białorusi, a w trakcie wojny polsko-bolszewickiej, w niedzielny poranek 10 sierpnia 1919 roku na placu przed katedrą zebrał się tłum ludności cywilnej, cały garnizon wojsk polskich wchodzących w skład frontu litewsko-białoruskiego. Tak te wydarzenia opisywał ich naoczny świadek, szef kwatermistrzostwa frontu, kapitan Stanisław Rostworowski. Generał w otoczeniu sztabu własnego i wielkopolskiej dywizji nadszedł punkt o 9 przed katedrą wraz z generałem Konarzewskim. Przeszedł przed frontem w kolumnie ustawionych batalionów. Na każde jego powitanie, dzień dobry chłopcy, odpowiadał potężny 200 głosów zgodnym echem. Dzień dobry, panie generale. Tu każdy żołnierz znał swego dowódcę. Z oficerami witał się dowódca frontu mocnym uściskiem dłoni. Znał ich wszystkich po nazwisku, a nie lepiej po imieniu.
Wszak to pod jego komendą mieli się oni jeszcze w roku 1916 pod Rutką Miryńską w dniu 3 sierpnia, gdy to on kogo ratował. Pod jego też zwierzchnictwem przechodzili przez ulicę Warszawy dnia 1 grudnia tego samego roku. To stary kadrowy korpus oficerski z Legionu witał legionistę pana generała. Wrócił do tych, których tak bardzo ukochał. Wrócił i dalej walczyli o wspólną wolność od Polski. Uznanie. Nasz bohater, generał broni Stanisław Szetycki, za swoje zasługi dla ojczyzny został odznaczony. Czterokrotnie krzyżem walecznym. Po raz pierwszy za męstwo okazane w walce z nieprzyjacielem w obronie ojczyzny w trakcie walk odwrotowych w okresie od maja do lipca 1920 roku w wojnie polsko-bolszewickiej. Po raz drugi w zamian za pamiątkowy krzyż drugiej klasy za obronę Śląska Cieszyńskiego. Po raz trzeci i czwarty jako były dowódca 3 Brygady i komendant Legionów Polskich za czyny orężne w Legionach Polskich. Krzyżem komandorskim odrodzenia Polski, jako twórca sztabu generalnego Wojska Polskiego w uznaniu zasług położonych dla Rzeczpospolitej Polskiej na polu organizacji wojskowej. Ten order będzie do oglądania tutaj w Muzeum Historii Miasta Katowic wkrótce. I z tym orderem, co ważne, jest on o tyle istotny, że to jest ten najwyższy order, który miał generał zawieszony na szyi, tu go widać na wszystkich zdjęciach, jak Państwo oglądacie w momencie, kiedy 20 czerwca wjeżdżał w Katowic i potem był tu w lipcu. Krzyżem komandorskim orderu odrodzenia Polski z gwiazdą za wybitne zasługi na polu organizacji wojskowej i wyszkolenia armii, krzyżem srebrnym nr 2520 orderu wojennego Virtuti Militari jako dowódca frontu i armii w wojnie polsko-bolszewickiej 1919-20 za męstwo okazane w walce z wrogiem oraz krzyżem komandorskim nr 6 orderu wojennego Virtuti Militari jako dowódca frontu i armii za wybitny wkład w wojnę polsko-bolszewicką 1919-1920. Serdecznie Państwu dziękuję. Dziękuję panu prezesowi Maciejowi Szeptyckiemu za interesujące przypomnienie tego wspaniałego człowieka, generała, który wkraczał do Katowic dokładnie 100 lat temu.